Już 16 listopada wybierzemy radnych i burmistrza Nowego Tomyśla. To oni będą decydować o tym, jak będzie się żyło ludziom w gminie Nowy Tomyśl przez kolejne 4 lata. Te wybory naprawdę są bardzo ważne i właśnie dlatego organizujemy tę debatę. Debatę, jakiej w Nowym Tomyślu jeszcze nie było. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa serdecznie. To już ostatnia prosta, już w niedzielę pójdziemy do wyborów, no i wybierzemy nowych radnych, no i nowego, a być może starego włodarza Nowego Tomyśla. Dlatego też właśnie dzisiaj organizujemy debatę przedwyborczą z kandydatami do urzędu burmistrza Nowego Tomyśla. Nasze zaproszenie przyjęli Henryk Helwing, burmistrz Nowego Tomyśla. Witam Państwa serdecznie. Jest z nami też Marcin Brambor, kandydat na burmistrza Nowego Tomyśla. Dzień dobry, witam. Włodzimierz Hibner. Witam panów, witam państwa. Pan Tomasz Kuczyński. Dzień dobry, witam wszystkich. I jest z nami również pan Piotr Szymkowiak. Witam Państwa, witam naszych gości. Szanowni Państwo, ta nasza dzisiejsza debata składać się będzie z trzech zasadniczych części. W części pierwszej rozmawiać będę z kandydatami na tematy związane z gospodarką, z infrastrukturą, z kulturą i z oświatą. W części drugiej zadawać będę pytania przygotowane przez nasze lokalne nowotomyskie media, a w części trzeciej to kandydaci będą między sobą zadawać pytania. No, życzę powodzenia i startujemy. Tak? Dobrze. Rozpoczynamy od pana Henryka Helwinga, bo wcześniej przed rozpoczęciem nagrania tej debaty rozlosowaliśmy numery i zgodnie z tą kolejnością wypowiadać się będą nasi dzisiejsi goście. Panie burmistrzu, na początek gospodarka. Chciałbym z panem porozmawiać na temat właśnie gospodarki z terenów inwestycyjnych, ewentualnych zwolnień podatkowych dla firm, dla osób prywatnych. I ważna uwaga, bardzo proszę, żeby ta wypowiedź nie tylko pana, ale również panów nie trwała dłużej niż 2 minuty. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Nowy Tomyśl, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, jest znakomicie usytuowany ze względu na samo położenie miasta. Ono już bardzo wiele warunkuje. O tym, że ma to ogromne znaczenie, oprócz tego wszystkiego, co nazywamy szeroko otoczeniem biznesu, niech świadczy fakt, że do Nowego Tomyśla zjeżdżają także przedsiębiorcy z innych gmin. I dla przykładu, z Wolsztyna postanowiła Josera zainwestować w Nowym Tomyślu. Z Grodziska inwestor postanowił wybudować spory hotel, jak na warunki takiego miasta, który nazywa się powszechnie wiadomo Hi-Fi. Przedsiębiorca z gminy Rakoniewice postanowił wybudować stację benzynową u wylotu z miasta w kierunku oczywiście autostrady. Jak widać choćby na tych trzech przykładach, Nowy Tomyśl jest kąskiem atrakcyjnym i są na to również dowody inne, ale czas na to nie pozwala. Tereny inwestycyjne, nowe tereny inwestycyjne, które mogłyby spowodować szybszy, bardziej dynamiczny rozwój Nowego Tomyśla. Czy jest na to szansa, pana zdaniem? Oczywiście, że jest. Mimo iż nie ma tutaj w Nowym Tomyślu przykładu, który by można nazwać przykładem bukowskim, bo to jest oczywiste. Dlaczego? Tu nawet nie trzeba tego tłumaczyć. To Nowy Tomyśl po wybudowaniu obwodnicy otwarł 200 hektarów, dostęp do 200 hektarów, które mogą być przeznaczone na pod inwestycje. Poza tym również tereny poza torami wzdłuż ulicy Leśnej to także tereny inwestycyjne. Myślę więc, że terenów starcza, mimo iż nie są to tereny inwestycyjne, które są własnością miasta, ale gotowi są także i inni mieszkańcy, którzy są posiadaczami tych gruntów do sprzedaży na te cele. To była gospodarka, przejdźmy do infrastruktury, czyli budowa
między innymi nowych dróg, no i tych ścieżek rowerowych, bo ten temat powraca w tej kampanii wyborczej bardzo często. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Podejrzewam, że ten temat wystąpi z uwagi na to, że jest niezwykle nośny ze względów czysto ludzkich. Bezpieczeństwo dzieci, bezpieczeństwo młodzieży, dorosłych, bezpieczeństwo całych rodzin. Ja tutaj przyniosłem z sobą i to króciutko zaprezentuję, że jesteśmy już bardzo daleko przygotowani, mimo że nie są to praktycznie zadania, które znajdują się w ciągu naszych dróg, to przyjęliśmy, że musimy zrobić wyprzedzająco materiały, które niejako przymuszą województwo do tego, żeby się w pierwszej kolejności tymi naszymi problemami zajęli. I mam tutaj studium terenowe dla Boruj Kościelnej od Kiela, poczynając w kierunku Boruj Kościelnej, studium terenowe dla dwóch ścieżek rowerowych też w kierunku Boruj Kościelny, ale dalej do Kuźnicy i od Krzyżówki z drogą powiatową do Świetlicy w Boruj Nowej. Studium terenowe od dawnego cmentarza w Sękowie do początków chodnika w Jastrzębsku i studium terenowe od skrzyżowania z obwodnicą do początku chodnika w Sękowie. Panie burmistrzu, kiedy te dokumenty mogą zamienić się w coś realnego, właśnie w te ścieżki rowerowe, o których rozmawiamy? Ten dokument dotyczący Sękowa jest już w posiadaniu Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, więc podejrzewam, że będzie szansa na to, aby w przyszłym roku już coś tam się zaczęło sensownego dziać. Zresztą otrzymałem takie zapewnienie od dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Marka Kmiecika, kiedy odbyłem rozmowę z nim w dniu 24 czerwca bieżącego roku, gdzie wskazywał między innymi na daty rozpoczęcia ewentualnych działań inwestycyjnych na tych terenach, a w szczególności mówił o rozpoczęciu tego w kierunku Jastrzębska. Tutaj stawiamy kropkę, minęły 2 minuty. Panie burmistrzu, oświata. W Nowym Tomyślu brakuje miejsc w przedszkolach, miejsc w żłobkach też jest za mało. Jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? Niewielkie są to braki, tym bardziej, że spieszy w stronę jakby pomocy gminie spieszą przedsiębiorcy prywatni, którzy i w odniesieniu do żłobka, i w odniesieniu do przedszkoli poszerzają tą bazę. Więc nie jest tragicznie, a będzie w perspektywie lepiej, dlatego że umocnią się te prywatne przedszkola, a poza tym również i poprawia się ten stan rzeczy w samej gminie Nowy Tomyśl, bowiem mamy wolne przestrzenie z uwagi na spadek liczby dzieci choćby w gimnazjum nowotomyskim i tam też sytuujemy odpowiednio, przygotowując warunki i nawet zabezpieczając odrębne wejście do budynku miejsca dla przedszkoli i w tym roku nawet miejsca dla oddziałów przedszkolnych, dla dzieci szkolnych. Nowotomyska kultura to jest coś, czym można się chwalić, czy to jest coś, co wymaga szybkiej naprawy? Mówi się po jarmarku nowotomyskim, chmielowikliniarskim, że ten jarmark, że formuła tego jarmarku być może już się wyczerpała, może trzeba coś zmienić. Pan się z tym zgadza? Nie zgadzam się z tym, dlatego że formuła jarmarku cały czas jest doskonalona. Gdyby przyłożyć miarę i popatrzeć, jak wyglądał jarmark na przykład w 1994 roku, jak wygląda dziś, to są to dwie epoki antypodycznie do siebie ustawione. To po pierwsze. Po drugie, formuła jarmarku bogaci się co 3 lata o rzecz nadzwyczajną. W przyszłym roku tak też będzie, mianowicie Światowy Festiwal Wikliny i Pieczonkarstwa. Myślę, że jeżeli przyjedzie, a 3 lata temu przyjechały 32 państwa, a w przyszłym roku prawdopodobnie będzie pewnie 10 więcej, no to sam fakt, że zaistnieje coś takiego, już zmienia całkowicie tą formułę, którą powiedzmy nieraz się określa jako formułę przestarzałą. Gdyby ta formuła była formułą przestarzałą i gdyby rzeczywiście nic się w tym jarmarku nie zmieniało, bo takie hasło ogólnie, że trzeba zmienić, to jest hasłem, delikatnie mówiąc, no ładnie brzmiącym, pod publiczkę, natomiast zupełnie nieodpowiadającym rzeczywistości. Gdyby jarmark się przeżył, to zamiast 80 tysięcy, tak jak było na ostatnim jarmarku w ciągu 3 dni, podejrzewam, że mogłoby być 10 albo jeszcze mniej. No taka jest kolej rzeczy. Nie przychodzą ludzie tam, gdzie
praktycznie nie ma nic interesującego i nic takiego, co by delikatnie mówiąc zainteresowało wszystkich, od dziecka poczynając, na seniorze kończąc. Co z nowotomyskim kinem? Czy jest szansa na jego reaktywację? Oczywiście nie w tym miejscu, w którym był, ale na przykład w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Szamotuły takie kino mają, Nowy Tomyśl niestety nie. To nie jest rzecz, która musi się zaraz zdarzyć. Trzeba to głęboko przemyśleć. Łączenie tych dwóch funkcji w jednej sali przy tej ilości imprez, jaka w Nowotomyskim Ośrodku Kultury jest i przy wykorzystaniu ośrodka kultury, nie tylko dla samej kultury, ale dla szkół, dla przedszkoli, dla bogatego zestawu organizacji pozarządowych, dla szkół ponadgimnazjalnych, które przecież też, mimo że są powiatowe, chodzą i korzystają z ośrodka kultury, to trudna sprawa, ale być może warto. Czas minął, to była wypowiedź, to były wypowiedzi pana burmistrza Henryka Helwinga, a drugim w kolejności w naszej dyskusji dzisiejszej jest pan Marcin Brambor. Zaczynamy. Gospodarka w pana odczuciu, pana punkt widzenia na naszą tutaj lokalną nowotomyską gospodarkę. Około 3 tygodnie temu już nasz komitet wyborczy przygotował program wyborczy, który nazwaliśmy Rozwój Miasta i Gminy Nowy Tomyśl. Gospodarka jest jednym z elementów naszego programu, no i widzimy rozwój, dynamiczny rozwój Nowego Tomyśla, między innymi poprzez podniesienie gospodarki. Jak to zrobić? No, Nowy Tomyśl boryka się w pewnym stopniu z problemami związanymi z terenami pod inwestycje. Tak jak pan burmistrz przed chwilą powiedział, lokalizację mamy bardzo dobrą, ponieważ no, przez Nowy Tomyśl przebiega międzynarodowa linia kolejowa oraz autostrada. Należałoby zastanowić się nad tym i przyjrzeć, jakie grunty można dla gminy pozyskać, być może nawet od tych prywatnych właścicieli wokół obwodnicy, tak aby stworzyć jakąś strefę ekonomiczną. I to w naszym programie się znalazło. Pomiędzy 14 a 17 października brałem udział w targach w Poznaniu, POLECO, to jest Kongres Samorządów Gmin, gdzie między innymi jednym z paneli było, jak pozyskać takich inwestorów. Tam między innymi gminy pokazywały swoje dobre praktyki, w jaki sposób wyglądało to u nich oraz jak przyciągnęli tych inwestorów. To, co zrobili, to jest niesamowite. Katalogi, przedstawienie propozycji inwestycyjnych oraz faktycznie ulgi podatkowe dla tych przedsiębiorców. A no właśnie, a propos tych ulg, o których pan wspomina, przedsiębiorcy też na to czekają, nie tylko zresztą w Nowym Tomyślu. To się może zdarzyć, jeśli pan będzie burmistrzem? Myślę, że tak, ponieważ w jaki sposób musimy ich zachęcić, aby inwestowali swoje pieniądze na naszym terenie, to by mogło wyglądać chociażby w ten sposób, że ulga byłaby uzależniona od ilości zatrudnionych osób w danym przedsiębiorstwie. I takie ulgi by mogły oczywiście mieć miejsce. Myślę, że to byłoby zachęcające dla przedsiębiorców. Nie będzie to zbytnim odciążeniem dla budżetu, no bo gdzieś te pieniądze trzeba będzie. Tak, ale należy patrzeć na to długofalowo. Tak? Jeżeli pozyskamy tych inwestorów, którzy zainwestują te pieniądze na naszej gminie, oczywiście skorzystają z ulg, bo te ulgi w pewnym momencie się skończą. Więc wtedy będzie pozostanie ten dochód, który przyjdzie z tytułu tych podatków od nieruchomości, chociażby od prowadzonej działalności gospodarczej. Infrastruktura, drogi w mieście, na wsi. Znaczy, no uważam, że Nowy Tomyśl powinien więcej przyłożyć uwagi do dróg i chodników. Ja chociażby mieszkam w miejscu, w osiedlu, które już jest 30-letnie i nie ma ani drogi, ani chodnika. No, kolejną sprawą, która przed chwilą była omawiana, no, to są oczywiście ścieżki rowerowe, infrastruktura ścieżek rowerowych. Ja w swym programie prezentowałem oraz w odpowiedziach też w innych mediach, prezentowałem stanowisko, że można w inny sposób doprowadzić do powstania tych ścieżek rowerowych, aniżeli zabieganie w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Na przykład jak? Na przykład podczas rozmów, które się toczyły przy okazji możliwości powstania ścieżki do Borui Nowej, czyli do końca naszej gminy, wielu właścicieli byłoby w stanie oddać jakąś symboliczną kwotę swoje ziemie po to, by gmina przejęła je na własność. Wówczas... Myśli pan? Bo to rzadko kiedy się udaje. Znaczy, ludzie, kiedy słyszą, że mają sprzedać własną ziemię za symboliczną złotówkę, znaczy nie różnie do tego nie każdy by się oczywiście na to zgodził, ale wielu jest chętnych i warto się zastanowić. Efekt powinien być tutaj przede wszystkim w polu widzenia, aby takie ścieżki jak najszybciej powstały. Wówczas gmina by mogła skorzystać z jakichś programów operacyjnych, infrastruktura i środowisko. Być może z tego programu no, musimy patrzeć na cel jeden, aby takie ścieżki w końcu powstały i to jak najszybciej. Dla bezpieczeństwa mieszkańców, którzy dojeżdżają do Nowego Tomyśla. Tak? Oświata w gminie Nowy Tomyśl.
Gostomyśl i tutaj wracamy do tematu żłobka i przedszkoli. Tak, podczas wielu rozmów, gdzie spotykam się z mieszkańcami, i to zarówno w sołectwach, które odbyłam, już byłem w kilku, jak również w mieście, no wielokrotnie zwracają uwagę na problemy związane ze żłobkami i miejscem w przedszkolach. Ja również posiadam dzieci w tym wieku przedszkolnym i widzę, że faktycznie tych miejsc brakuje. Ale same żłobki i same zapewnienie miejsc to też nie wszystko. Patrząc na te budynki, które obecnie są, no należałoby się przede wszystkim zastanowić nad termomodernizacją tych budynków oraz odnowieniem. No, nowotomyskie przedszkola nie są aż tak bardzo atrakcyjne, jeżeli o to chodzi. Oświata. No, należy się również zastanowić nad termomodernizacją czy modernizacją hali nowotomyskiej przy gimnazjum. To jest też między innymi jednym z punktów naszego programu. Pytanie, skąd na to wziąć pieniądze? Bo no, to brzmi troszeczkę, tak. Proszę mi wybaczyć, jak taki koncert życzeń. Znaczy, no wiemy, otwiera się nowa perspektywa unijna 2014-2020. Ona jeszcze nie jest do końca zaakceptowana, ale tam również różne programy będą prezentowane i z różnych programów będzie można korzystać. No, myślę przede wszystkim na maksymalnym wykorzystaniu tych środków. To nie jest oczywiście tak, że te środki się pozyska w 100%, no ale dołożę wszelkich starań, żeby o to zabiegać i tych środków jak najwięcej pozyskać na te cele. A jak pan patrzy na nowotomyską kulturę? Znaczy, nowotomyską kulturę oceniam bardzo pozytywnie i bardzo wysoko. Dużo imprez się dzieje, choć faktycznie wiele jeszcze brakuje. Uważam, że należałoby w jakiś sposób skoordynować pracę Nowotomyskiego Ośrodka Kultury oraz biblioteki w powiązaniu z działalnością organizacji pozarządowych. Wiele mamy na naszym terenie organizacji pozarządowych, którzy zwłaszcza działają w sferze kultury. Natomiast w mojej ocenie brakuje jednego takiego spójnego miejsca, chociażby strony internetowej, gdzie byłyby prezentowane czy przedstawiane te imprezy kulturalne, które mają się odbywać, bo zasłyszałem, że są takie sytuacje, że niejednokrotnie ktoś chce zorganizować imprezę kulturalną i one się po prostu dublują. Jedna osoba chciałaby wziąć i w tej imprezie kulturalnej udział, i w tej, natomiast obieg informacji jest tutaj ciężki. Pod tym kątem była też mowa o tym kinie. Zastanawiałem się, również w programie wyborczym jest mowa o modernizacji Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Myślę, że dobrym miejscem na połączenie kina, ośrodka kultury oraz sceny byłby chociażby Nowotomyski Ośrodek Kultury. Tam by można odbywać takie seanse filmowe. Marcin Brambor, kandydat na burmistrza Nowego Tomyśla. A teraz czas na Włodzimierza Hibnera. Gospodarka w pana odczuciu, pana recepta na nowotomyską gospodarkę. Może jest tak dobrze, że nic zmieniać nie trzeba? Wręcz przeciwnie, panie redaktorze, uważam, że punktem wyjścia mojego programu, jak i tego, co należy zrobić, to jest właśnie gospodarka. Wszelkie pozostałe kwestie to jest pochodna tego wszystkiego. Dlatego, że jeżeli stoimy przed perspektywą ostatniego rozdania unijnego, a w mojej ocenie poprzednie rozdanie nie spowodowało tego, że gmina się rozwinęła, że powstała jakaś strategiczna inwestycja, więc jeżeli teraz się dobrze nie przygotujemy, a trzeba mieć jakieś środki też, żeby wkład własny wnieść, to niestety, ale stawiam ostrą tezę, że za 4 lata być może z Bąszyń prześcignie Nowy Tomyśl. A dlaczego ten pana scenariusz jest w tak czarnych kolorach malowany? Nowy Tomyśl ma zadłużenie na poziomie 35%. Pan wie, że prawo dopuszcza 60% poziom zadłużenia, więc ten margines jest jeszcze całkiem spory. Zgadza się, ale spójrzmy na przychody gminy. Jeżeli z opłat i podatków gmina moim zdaniem generuje dosyć wysoki poziom, to pytanie, dlaczego zadłużenie jest takie, jakie jest? Chciałem jako przykład... A jakie jest to zadłużenie pana zdaniem? Bo ja w pana ulotce wyborczej przeczytałem, że to 33 miliony złotych. Tak, chciałbym się odnieść do tego. Pytamy o gospodarkę, więc chciałbym się odnieść do naszych sąsiadów, dlatego że to jest moim zdaniem najlepszy przykład. Jeżeli w gminie Wolsztyn i Grodzisk Wielkopolski podatki z tytułu nieruchomości dla przedsiębiorców są kilkanaście procent niższe, mam tutaj uchwały tych rad miejskich przed sobą, no to o czym świadczy. Jeżeli w połowie lipca tego roku w gminie Grodzisk Wielkopolski wprowadzono uchwałę, która zwalnia przedsiębiorców od podatków na przestrzeni 2 lat. To jest program de minimis związany z Unią Europejską, gdzie gwarantuje się tym przedsiębiorcom zwolnienie od podatków w przypadku, kiedy będą prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 3 lata na terenie gminy.
i przez 3 lata będą zatrudniać, nie będą zwalniać pracowników, to nic nie stoi moim zdaniem na przeszkodzie, żeby podobne regulacje już właściwie gotowe u sąsiadów wprowadzić w naszej gminie. Dokładnie 2 minuty minęły, muszę stać na straży tego czasu. Infrastruktura, drogi, ścieżki rowerowe, może coś jeszcze? Jest to powiązane cały czas z gospodarką, z tym, czy w odpowiedni sposób inwestujemy, wydajemy nasze pieniądze. Tutaj muszę się odnieść do tego, pytanie brzmi, tak powiedziałem, czy wykorzystano środki unijne? Zadałem pytanie swego czasu burmistrzowi. Ile osób zatrudnionych jest w urzędzie na stanowisku, które zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych? 1 osoba. Na przestrzeni ostatnich lat ta osoba kosztowała gminę 250 000 zł. Ile środków pozyskano? Możecie Państwo sprawdzić, dysponuję tego typu danymi. W mojej ocenie bardzo mało, niewiele. Nie powstała żadna duża, zamachowa inwestycja. Także to ma przełożenie, tak powiedziałem, jeżeli nie będzie przychodów, dobrego budżetu i planowania przede wszystkim, bo ja nie widzę tutaj żadnego takiego perspektywicznego patrzenia w przyszłość, no to pochodna w postaci dróg, ścieżek rowerowych, oświetlenia, które ostatnio coraz bardziej kuleje moim zdaniem, bo wystarczy przejść się wieczorem po mieście, zobaczycie Państwo, że są wyłączane lampy, pytanie dlaczego. Wystarczy przejść się ulicą Piłsudskiego po opadach, ludzie muszą przy ścianach chodzić, żeby nie zostali ochlapani i to można mnożyć tego typu przykłady. Oświata w gminie Nowy Tomyśl. Padł gdzieś na forum internetowym pomysł budowy nowego żłobka. Co pan na to? Pytanie brzmi, to też trzeba perspektywicznie na to spojrzeć. Jeżeli dzisiaj jedna inwestycja, która moim zdaniem tutaj pan burmistrz się przyczynił do niej, to jest budowa dużego parkingu przy PKP, gdzie młodzi ludzie zostawiają samochody, szukają pracy poza Nowym Tomyślem, to pytanie, trzeba przeprowadzić analizę demograficzną. Czy za kilka lat się nie okaże, że tego typu inwestycje będą chybione? Pytanie, czy tego typu analizy są przeprowadzane. Jeżeli chodzi o oświatę, to mam od razu tutaj uwagę. Proszę zobaczyć, mówimy tyle właśnie, że wspieramy tutaj młodzież, oświatę i tak dalej. Pytanie brzmi na osiedlu Północ. Mamy gimnazjum. Zauważam, od kilkunastu miesięcy pogorszyła się jakość nawierzchni. Nic się z tym nie robi. Kolejne pytanie, dlaczego ta ulica jest tak skonstruowana, że od godziny 7 do godziny 8 tam non-stop jest taki ruch, że ciężko bezpiecznie przejść na drugą stronę? Dlaczego nie ma ruchu okrężnego, gdzie można zrobić wzdłuż bloków, wzdłuż działek? Nie podejmuje się takich inwestycji, takich tematów, nie rozmawia się z ludźmi. Także pewne kwestie moim zdaniem można rozwiązać w dość szybki sposób, a niskim nakładem. Kultura? Kultura. Tutaj wysoko oceniam kwestię kultury, dlatego że biblioteka na pewno jest wizytówką miasta. To samo jeżeli chodzi o Dom Kultury. Jeżeli miałbym wpływ na to, co dzieje się w Nowym Tomyślu, to zachęcałbym siebie i radnych do tego, aby jednak przywrócić kino Nowemu Tomyślowi. Przykład Buku pokazuje, że to jest możliwe, ale znowu tutaj się opieramy o dochody gminy i przede wszystkim środki unijne. Można stworzyć moim zdaniem małe kameralne kino z klimatyzacją, z cyfrową jakością. No to są standardy dzisiaj w Polsce. Kino w Buku kosztowało, ten remont kosztował milion złotych. Byłby pan w stanie wysupłać z budżetu miasta i gminy milion złotych i stworzyć kino? Dobrze, pytanie, czy akurat musimy milion wydać na kino? A tu jest jeszcze kwestia, należy pamiętać o tym, że pewne zadania gminy z założenia są deficytowe. Gmina nie ma zarabiać. Ale jeżeli istnieje takie zapotrzebowanie, a w moim odczuciu tak, gdzie sąsiednie gminy też nie posiadają kina, były tam kiedyś kina, więc być może zdarzy się tak, że tak jak dzisiaj mieszkańcy gminy masowo jeżdżą do Wolsztyna, żeby skorzystać z basenu, z pizzerii, z kawiarni i tak dalej, to może w drugą stronę trend się odwróci i będą przyjeżdżać z terenów Wolsztyna, Grodziska po to, żeby dobry film obejrzeć. Kolejnym naszym dzisiejszym rozmówcą będzie pan Tomasz Kuczyński. Gospodarka, na pierwszy ogień gospodarka. Gospodarka oczywiście jest kołem zamachowym dla wszystkich budżetów i powinna się rozwijać prawidłowo, jak najszerzej, jak najlepiej. Trzeba ściągać inwestycje, duże inwestycje, ale jeżeli chodzi o Nowy Tomyśl, to postrzegam, że mamy dużo tej małych przedsiębiorstw, które jednak mimo wszystko napędzają koniunkturę gospodarczą. Świadczy o tym bardzo niski współczynnik, wskaźnik bezrobocia. I w tym momencie
To, że ludzie wyjeżdżają do Poznania, to nie jest efektem tego, że u nas nie ma pracy, tylko oczywiście tym, że zarobki są lepsze. Ale to zawsze w dużych miastach są lepsze zarobki i jeżeli są lepsze stanowiska pracy, to ludzie oczywiście wyjeżdżają. Gospodarka powinna być jak najbardziej szanowana i powinna tutaj być postrzegana prawidłowo. Burmistrz jako urzęd powinien wspierać tą gospodarkę, powinien być ciałem doradczym i nawet pomocnym. Trzeba stwarzać warunki do gospodarki, czyli stwarzać możliwości inwestowania przez różne podmioty. I oczywiście, jeżeli bym był burmistrzem, to jak najbardziej dalej bym wspomagał gospodarkę, czyli przedsiębiorców. A w jaki sposób bierze Pan pod uwagę również ulgi podatkowe, o których już rozmawialiśmy wcześniej? Tak, oczywiście, że biorę pod uwagę ulgi podatkowe, ale jako radny potwierdzam, że ulgi podatkowe u nas funkcjonują. Każdy przedsiębiorca, który dzisiaj rozpocznie inwestycje i zatrudni pracowników, dostaje ulgę od nieruchomości na stworzenie nowych stanowisk pracy. I to dzisiaj funkcjonuje i jako radny to potwierdzam. Także tu nie ma obostrzenia, że ktoś nie dostanie. Każdy, który się tutaj pojawi, każdy to dostanie. Oczywiście można dalej to rozszerzać, ale to na dzień dzisiejszy funkcjonuje. Infrastruktura w naszej gminie, mówimy o drogach, mówimy o ścieżkach rowerowych, być może baza sportowa też czeka na jakieś inwestycje. Jakie jest Pana zdanie? No infrastruktura i ta tutaj, jeżeli chodzi o te ścieżki, drogi rowerowe, pieszo-rowerowe, nawet bym tak powiedział, to oczywiście jak najbardziej jestem za, żeby ta sieć tych dróg jak najszerzej się rozwijała. Oczywiście te ścieżki rowerowe są bardzo potrzebne, bo chodzi nam o bezpieczeństwo wszystkich, nie tylko tych najmniejszych dzieci, którzy uczęszczają do szkoły, one też często są dowożone, ale one potem również uczestniczą w życiu domowym, gdzie na tych rowerach całe rodziny wyjeżdżają. Także te drogi rowerowe powinny być budowane w miarę możliwości jak najwięcej, jeżeli tylko budżet będzie pozwalał, przy współpracy czy przy współfinansowaniu, a to z różnych środków pomocowych unijnych, czy przy partnerstwie z innymi nawet i zakładami pracy, czy z innymi gminami, bo też tak możemy tutaj założyć, że inne gminy, bo też jest porozumienie powiatowe, że stworzy się sieć ścieżek rowerowych, to jak najbardziej urząd, czyli burmistrz powinien to wspomagać. Drogi w mieście, na wsiach? Drogi to jest studnia bez dna. Oczywiście powinny być budowane, ale to nie jest taka prosta sprawa, bo nie rozumiem, dlaczego tak drogo się buduje te drogi, bo to są bardzo duże milionowe sprawy, inwestycje. Nie ma, może się za chwilę nowsze technologie stwierdzą czy sprawdzą, że będzie to tańsza budowa tych dróg. I nie można zapominać ani o terenach wiejskich, bo jak najbardziej tam też są potrzebne i drogi, czy ubite nawet drogi, czy twarde drogi, bo często dojazd do tych domostw jest utrudniony i oczywiście trzeba tym ludziom też pomagać, bo to jest też zadanie burmistrza. Oświata w gminie Nowy Domyśl. Jak Pan na to patrzy? Oświata, jeżeli chodzi o przedszkola i żłobki, to oczywiście tutaj przede wszystkim trzeba brać wskaźnik demograficzny, bo nie można rozbudować całą infrastrukturę na przerost, bo w tym momencie można potem pozostać z inwestycjami, które nie wykorzystamy, ale jak najbardziej urząd powinien pomagać inwestorom prywatnym. Jest to otwarta droga, żłobki, przedszkola jak najbardziej bardzo dobrze funkcjonują i nawet powiem, że lepiej się sprawdzają w partnerstwie prywatnym. Kultura? Kulturę oceniam bardzo wysoko. Współpraca między biblioteką a Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury oczywiście prawidłowo funkcjonuje. Moje założenia czy moje wypowiedzi kiedyś tylko sugerowały, że lepiej, żeby to było wspólne działanie na zasadzie stworzenia wspólnego kalendarium. Tego kalendarium brakuje i myślę, że jeżeli to by było na zasadzie w jednym miejscu albo w jednym miejscu na internecie czy na ogłoszeniach, że oni ze sobą już współpracują, a to kalendarium gdzieś jest wywieszone, to na pewno obywatele by częściej z tego skorzystali, a nie na zasadzie, że się pokrywają dane imprezy. A nie brakuje Panu, bo takie głosy też się pojawiają w Nowym Tomyślu, na przykład jeśli chodzi o kulturę ogólnopolskiego festiwalu teatrów ulicznych, na przykład taki festiwal kiedyś był w Pniewach, taki festiwal mają inne porównywalnej wielkości miasta, nie tylko w Wielkopolsce. Co Pan o tym myśli? Byłem na takim ulicznym festiwalu, bo Pniewy bardzo dobrze znam i byłem na tym ulicznym festiwalu.
W Pniewach ten rynek można by porównać, że nawet jest porównywalny do naszego jednego czy drugiego ryneczku, gdzie można by takie uliczne festiwale zrobić. No, to jest temat, który oczywiście są od tego ludzie od kultury i oni tutaj powinni podjąć ten temat, ale my mamy inne festiwale. Mamy Festiwal Światowy Wikliny, mamy jarmark, który dobrze się wpisał na dzień dzisiejszy w naszą kulturę. Czy będzie miejsce na uliczny teatr? Czas pokaże. Cztery wypowiedzi za nami. Wypowiadało już się czterech naszych gości. Czas na ostatniego uczestnika naszej dzisiejszej debaty, pan Piotr Szymkowiak. A rozpoczynamy oczywiście, panie Piotrze, od gospodarki. Ostatni w debacie, ostatni na liście. No ale przejdźmy do tematu. Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, moi przedmówcy już prawie wszystko powiedzieli. Ja jeszcze tylko może zwrócę uwagę na sprawę tej strefy ekonomicznej, gospodarczej. Ja widziałbym tutaj możliwość stworzenia takiej strefy w rejonie ulicy Leśnej. Polegałoby to na scaleniu gruntów i uzbrojeniu tych gruntów, co spowoduje, że podniesie atrakcyjność i inwestorzy mogliby przyjść i jak gdyby spowodować taką zdrową konkurencję na naszym rynku pracy. Zbrojenie takich gruntów kosztuje rzeczywiście sporo. Pana zdaniem Nowy Tomyśl powinien, jeżeli chodzi o te sprawy, aplikować o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na te najbliższe lata 2014-2020? Już powinniśmy być przygotowani? Tak. Ja wychodzę z takiego założenia, że to niektórzy powiedzą, że to jest, są wyrzucone pieniądze, ale takie, tak tu też przedmówca mówił, są projekty, które można sobie sporządzić wcześniej i tak zwane pułkowniki. One po prostu czekają na swoją odpowiedź chwilę i w danym momencie jesteśmy już przygotowani. To musi oczywiście się znaleźć w studium w PRL-u, czyli rozwoju lokalnego, ale jest to na pewno do zrealizowania w taki właśnie sposób. Te tereny powinny być ujednolicone. To nie może być tak, że są porozrzucane i nie możemy przedstawić konkretnej propozycji inwestorowi, a chodzi mi o zdrową konkurencję. To nie chodzi o to, żeby kogoś tutaj zmuszać do tego, bo już mamy bezrobocie małe i tak dalej, ale wprowadzenie takich nowych przedsiębiorców na pewno ożywi gospodarkę. Infrastruktura, drogi, ścieżki. No to temat też jest szeroki, temat rzeka, jeżeli chodzi o ścieżki. Ale temat, który cały czas tak, się pojawia. Ta kampania, mam wrażenie, oparta jest przynajmniej jedną nogą na tych ścieżkach na rowerowych. Na ścieżkach, na drogach i na wiadukcie. Ale jeżeli chodzi o te ścieżki rowerowe, to tutaj pewnie też ze względu na czas nikt nie wspomniał o tych ścieżkach rowerowych, które są w obrębie miasta. One też są konieczne, są do zrealizowania poprzez połączenie brakujących fragmentów, między innymi fragmentu pomiędzy ulicą Paprocką a ulicą Kościuszki. Także takich miejsc jest też, żeby po prostu stworzyć taką możliwość objechania jak gdyby rondem w mieście. No i też w tych trzech kierunkach, o którym tutaj wszyscy mówili, czyli do Oborui Kościelnej, później dalej do Borinowej, do Kuźnicy, w kierunku Jastrzębska-Starego przez Sękowo i w kierunku Bukowca, tak żeby można było zrobić taką pętlę przez Sątopy i Róże z powrotem do Nowego Tomyśla. Także tyle. Oświata? Oświata. No tutaj, jeżeli, bo wszyscy przedmówcy też mówili o przedszkolach, żłobkach, no to na tym temacie też może poprzestanę. Ja tutaj widziałbym pewien, też było mówione, że poprzez wspomaganie przedsiębiorstw, prywatnych osób. Ja bym widział też możliwość współpracy z przedsiębiorcami, przedsiębiorstwami, które u nas są w partnerstwie publiczno-prywatnym. I moim takim pomysłem jest to, aby porozmawiać i spróbować zorganizować w ten sposób, żeby zakłady pracy przeznaczyły miejsce, zadbały o prąd, wodę, takie rzeczy, a gmina ze swojej strony zadbałaby o wychowanie tych dzieci, czyli zatrudnienie pracowników. Byłoby to połączenie wykonywania pracy, którą musi wykonać gmina i burmistrz i połączenie zakładu, który miałby pracowników zadowolonych, którzy nie musieliby szukać gdzieś daleko i odwozić dzieci, tylko bezpośrednio by sobie przed pracą zostawiali dziecko w takim przedszkolu, żłobku, a później odbierali. Pan nie boi się tego partnerstwa publiczno-prywatnego, bo wie pan, no w Poznaniu nie potrafią zbudować szpitala nowego dziecięcego. Już 3-4 lata temu mówiło się o tym, że ten szpital ma powstać właśnie w ramach PPP i nic z tego nie wychodzi. Polskie samorządy boją się tego partnerstwa publiczno-prywatnego jak ognia. Pan nie?
Może nie, że jak ognia się boję, tylko to jest zawsze takie niebezpieczeństwo, bo to jest pewnego rodzaju nowum i nie każdy chce z tego korzystać, bo to są oczywiście obostrzenia, ale tak też mój przedmówca stwierdził, brakuje takich, jest w urzędzie jest ta jedna osoba od pozyskiwania środków. Tutaj widziałbym też luki, które, bo musi ktoś to prawnie przygotować i zabezpieczyć, tak żebym ja jako burmistrz miał pewność, że to będzie wszystko zrealizowane. Oczywiście porównanie szpitala do żłobka to jest zupełnie inna sprawa, to są zupełnie inne środki. Ale mechanizm jest taki sam, także no, obawy jakieś są, ale no, są one do przezwyciężenia. Myślę, że tak się... I na koniec kultura. No tu nie będę oryginalny. Jestem, tak jak moi wszyscy przedmówcy, zadowolony z działalności kulturalnej na terenie miasta. Jak mam powiedzieć, że coś nie... Po prostu powiem tak, króciutko, jestem zadowolony, jest wszystko w porządku. Może tylko ta informacja, ewentualnie tutaj tak samo jak przedmówcy mówili, gdyby była bardziej spójna i razem prowadzona, byłoby super. Pierwsza tura pytań i odpowiedzi za nami. Głos w tej dyskusji zabierali, przypomnę, kandydaci na urząd burmistrza Nowego Tomyśla. Pan Henryk Helwing, pan Marcin Brambor, pan Włodzimierz Hibner, pan Tomasz Kuczyński, pan Piotr Szymkowiak. Ja państwu tylko dodam gwoli ścisłości, że oczywiście z nami powinien być jeszcze jeden kandydat, bo tych kandydatów do fotela burmistrza Nowego Tomyśla jest 6, ale pan Jan Klimko, pomimo tego, że dostał od nas zaproszenie, z tego zaproszenia nie skorzystał. Pierwsza część tej debaty za nami, za chwileczkę druga, za chwileczkę wracamy. Witam państwa po krótkiej przerwie. Część druga naszej dzisiejszej debaty to pytania przygotowane przez lokalnych dziennikarzy, przez dziennikarzy lokalnych nowotomyskich mediów. Myślę, że ta część debaty będzie równie atrakcyjna jak ta pierwsza. Zaczynamy od pytań przygotowanych przez redakcję Głosu Wielkopolskiego i tygodnika Dzień Nowotomysko-Grodziski. Pierwsze pytanie do pana burmistrza Henryka Helwinga. Panie burmistrzu, co może pan jeszcze zaproponować gminie po 20 latach rządzenia. Czy zamierza pan odświeżyć wizerunek, by przyciągnąć też młody elektorat? Bardzo proszę, 2 minuty. Jeśli chodzi o tego typu kwestie, to wyznaję zasadę, że jedynym stałym elementem w rzeczywistości XXI wieku jest zmiana. W związku z tym do zarządzania zmianą jest zobowiązany każdy, niezależnie od tego, jaką filozofię życiową wyznaje. I tak jest też w Nowym Tomyślu. Gdyby popatrzeć na środowiska, z którymi współpracuję, to nie ma tam jednego, tylko jest kilka. Od najmłodszych poczynając, tych żłobkowych, które być może jeszcze nie wszystko kojarzą, do poprzez poszczególne grupy wiekowe, aż do środowiska senioralnego. W związku z tym wyjątkowo cenię sobie właśnie działanie ponad podziałami. I to jest ten element, który przyświecał mi i przyświecać będzie w pracy. Co do szczegółów, to rzeczywistość, którą obserwujemy, już te szczegóły zawiera, a w perspektywie być może będzie ich więcej, o ile będę miał szansę. Kolejne pytanie przygotowane przez redakcję tygodnika Dzień Nowotomysko-Grodziski skierowane jest do pana Włodzimierza Hibnera i pytanie to brzmi: zarzuca pan obecnym władzom brak woli budowy basenu, pływalni w Nowym Tomyślu. Czy pana zdaniem jest sens budować taki kompleks, którego roczne utrzymanie pochłania ogromne sumy? O, to jest bardzo dobre pytanie. Moim zdaniem istnieje kilka rozwiązań i być może warto skorzystać z tego, co obecnie stało się modne w Polsce, a czego nie dostrzegam w Nowym Tomyślu, czyli z konsultacji społecznych i z budżetu obywatelskiego. Jeżeli chodzi o basen, minusem gminy Nowy Tomyśl jest to, że my nie mamy tutaj naturalnych cieków wodnych w postaci właśnie jezior, podobnie jak w Olsztyn, który mimo, że ma 2 jeziora, wybudował basen. I pytanie brzmi, jeżeli pan burmistrz jest 20 lat burmistrzem, było, tak jak podkreślam, rozdanie unijne, gdzie potrafiono w Olsztynie mimo wszystko wybudować basen. Tego nie zrobiono tutaj, mimo że pan burmistrz dostał w spadku misę basenu w parku. To na dzień dzisiejszy pytanie, tak jak pan mówi, brzmi, czy to jest inwestycja deficytowa, czy nie? W mojej ocenie jest to deficytowa inwestycja, tylko pytanie w jakim zakresie i czy można jakoś temu zaradzić.
Można. Można na przykład pójść w rozwiązanie wybudowania basenu na przykład odkrytego, który będzie w sezonie letnim otwarty na przykład w parku. To jest propozycja. Ale na dzień dzisiejszy można zrobić coś innego, co już robią nasi sąsiedzi, na przykład gmina Grodzic Wielkopolski. To cały czas będę się odnosił do naszych sąsiadów. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program, mam to tutaj, gdzieś go tutaj przed sobą, program Umiem Pływać. Ten program trwa od 1 marca do 15 grudnia bieżącego roku, gdzie każda jednostka samorządu terytorialnego może dostać wsparcie. To są programy dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. I te dzieci są wwożone do Wolsztyna na basen, gdzie mają możliwość skorzystania i nauczenia się pływania. Dlaczego tego typu program nie jest realizowany w gminie Nowy Tomyśl? Bardzo dziękuję. Trzecie pytanie do pana Marcina Brambora. Brakuje panu doświadczenia w samorządzie. W jaki sposób i otaczając się jakimi ludźmi będzie pan chciał płynnie znaleźć się w roli burmistrza Nowego Tomyśla? Bardzo proszę. Zacznę od swojej roli jako burmistrza Nowego Tomyśla, gdybym się dostał. Znaczy, bardzo szybko pochłaniam wiedzę i obserwuję otaczające nas środowisko, tym samorządowe. Faktycznie podczas wielu spotkań ludzie zadawają to pytanie, że nie byłem jeszcze radnym, jak zamierzam do tego podejść. Jeżeli chodzi o doświadczenie, no to trzeba zauważyć, że ono przybiera jakby dwie formy. Jedną, tak zwaną z pierwszej ręki, gdzie dana osoba uczestniczy, to jak chociażby jak radny, a druga z drugiej ręki poprzez obserwowanie. Bacznie już od kilku lat, nawet od samego początku studiów, jako prawnik zainteresowany też tą tematyką, obserwuję sesje Rady Miejskiej, nie uczestniczę w nich osobiście, gdyż uważam, że skoro istnieje możliwość odtworzenia w internecie bądź obejrzenia na żywo, to warto z tego skorzystać i tak to również czynię. Jeżeli chodzi o to, czym się będę otaczał. Nasz komitet wyborczy został wyłoniony z naszego stowarzyszenia Nowe Pokolenie Nowego Tomyśla. Jest nas obecnie 60 i to jest naprawdę fajna drużyna, fajna ekipa, która posiada wiele specjalizacji. W tym również są osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej. Dlatego też wiem, że mogę liczyć na wsparcie kolegów, koleżanek, a to, kim się będę otaczał, no to oczywiście pokażą wybory, ilu od nas wejdzie do Rady Miejskiej oraz ewentualnie z kim można podjąć dalszą współpracę bądź też zawiązać jakąkolwiek koalicję. Bardzo dziękuję. Kolejne, czwarte pytanie przygotowane, przypomnę, przez redakcję tygodnika Dzień Nowotomysko-Grodziski skierowane jest do pana Tomasza Kuczyńskiego. W jaki sposób chciałby pan zmienić politykę podatkową gminy, tak by przyciągnąć nowych mieszkańców i inwestorów, a nie ograniczyć dochodów gminy? To trochę nawiązanie do naszej pierwszej części debaty. Bardzo proszę. No właśnie w pierwszym części dokładnie to powiedziałem, że w naszej gminie i jako radny to potwierdzam, funkcjonuje system ulg podatkowych i to w tej pierwszej części powiedziałem. Jeżeli by były możliwości, że któryś z inwestorów, ta ulga by mu nie wystarczyła od ulgi od podatku od nieruchomości w celu stworzenia nowych miejsc pracy, to oczywiście można by się zastanowić nad dalszymi ulgami, ale za tym płyną również subwencje, czyli jeżeli obniżamy podatki, to tracimy w tym momencie subwencje. Także to jest jakby podwójnie bicie w zaniżenie dochodów gminy. I nie do końca to się zawsze opłaca, ale można się nad tym zastanowić. Jeżeli to by była duża inwestycja, dużo miejsc pracy, duże dochody dla gminy, to jak najbardziej trzeba by się nad tym zastanowić i pokłonić jeszcze. Dziękuję bardzo. I na koniec pan Piotr Szymkowiak. Mieszkańcy narzekają na stan dróg, brak ścieżek rowerowych, o tym też już przed chwilą mówiliśmy. Jaką ma pan receptę na ten stan, skoro gro tras wymagających modernizacji to drogi wojewódzkie, powiatowe, a na zarządcach z powodu braku środków trudno wymóc realizację tych inwestycji? Ja może zacznę od tych dróg i stanu dróg, które są w terenie administrowanym przez gminę, tam gdzie burmistrz ma największe pole do popisu, czyli od dróg miejskich i dróg gruntowych. Jeżeli chodzi o drogi miejskie, to widziałbym tutaj sytuację tego typu, aby utworzyć tak zwany wydział zarządzania drogami zielenią miejską, który zajmowałby się stricte tylko tymi tematami, czyli naprawami bieżącymi tych dróg i utrzymaniem zieleni. Jeżeli chodzi natomiast
za drogi gruntowe, które są też bardzo ważnym elementem, zwłaszcza na terenach wiejskich. Widziałbym tutaj możliwość ich naprawy poprzez wykorzystanie takiego sposobu naprawy, który jest ściągnięty z modelu duńskiego. Polega on na naprawie tej drogi poprzez wykorzystanie materiału glinki, kamienia łopanego i tego materiału, który zostanie zebrany z tej drogi, który w maszynie zostaje przemieszany i ułożony z powrotem. Co prawda są to drogi szerokości 4 metrów do utwardzenia, ale idealnie się sprawdzają. Wykonawca, który na naszym terenie powiatowym takim czymś się zajmuje, daje 2-letnią gwarancję, w czasie której uzupełnia ewentualne ubytki. Jeżeli chodzi natomiast o drogi powiatowe, wojewódzkie, to tutaj tylko i wyłącznie dobra wola i współpraca z zarządcami tych dróg pozwolą na naprawy tych dróg, bo to jeżeli chodzi o drogi, bo chodniki, współpraca na tym etapie funkcjonuje. Za nami pierwsza tura pytań od lokalnych mediów. Przypomnę, były to pytania skierowane do kandydatów na burmistrza Nowego Tomyśla. Pytania przygotowane przez redakcję tygodnika Dzień Nowotomysko-Grodziski. A teraz czas na drugą rundę pytań medialnych. Tę rundę rozpoczynają pytania od tygodnika Nasz Dzień po Dniu. Te pytania przygotował redaktor Mirosław Kozłowski. I pierwsze pytanie skierowane jest do pana burmistrza Henryka Helwinga. Kiedy i z jakich środków zostanie rozwiązany problem korków na ulicy Kolejowej w rejonie dworca PKP. Ten temat obok ścieżek rowerowych to też temat dyżurny tej kampanii. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Tak, to nie pierwszy raz zadawane pewnie pytanie i jeszcze wielokrotnie będzie zadawane, bo problem niezwykle ważny, ale problem skomplikowany ze względu na to, że przedsięwzięcie bardzo kosztowne to po pierwsze, a po drugie przedsięwzięcie, które leży po stronie PKP i jeszcze do tego w ciągu dróg wojewódzkich. Rzecz jasna, jakbyśmy mieli nadwyżki środków finansowych, to można byłoby się samemu za to zabrać, ale przecież mamy do wykonania także jeszcze w przyszłym roku, przynajmniej przez połowę przyszłego roku, wielkie przedsięwzięcie, jakim jest oczyszczalnia ścieków, więc wchodzenie w tego typu realizacje inwestycyjne byłoby przedsięwzięciem karkołomnym. Stąd my uznajemy, że będziemy wykorzystywali wszelkie możliwości lobbowania na rzecz tego zadania. Tym bardziej, że oprócz przejazdu nad torami jest jeszcze potem, bo przecież nie w tym miejscu, gdzie obecnie przejeżdża się przez tory kolejowe będzie przejazd nad torami. To przejazd nad torami będzie nieco dalej, za tak wręcz można powiedzieć płotem Feniksa Kontakt i tam potrzeba będzie zbudować fragmenciki obwodnicy do przejazdu nad torami i potem z przejazdu nad torami w kierunku drogi wolsztyńskiej. To są kolejne pieniądze, a poza tym drogę serwisową, która będzie musiała ruch lokalny przeprowadzić między innymi w kierunku choćby na przykład takiego obiektu, jakim jest Urząd Skarbowy. Przedsięwzięcie naprawdę poważne, stąd też lobbowanie to jest w tym momencie jedyny sensowny, choć to może sensowne, powiedzmy, odniesienie się do tego problemu, choć podejrzewam, to nikogo łącznie ze mną zadowalać nie będzie i nie zadowala. Ale nie mogę uczciwie, stawiając sprawę, inaczej się do tego odnieść. Dziękuję bardzo. To była odpowiedź na pytanie postawione przez tygodnik Nasz Dzień po Dniu. Drugie pytanie do drugiego kandydata, pan Włodzimierz Hibner. O tym też już trochę mówiliśmy, ale to też świadczy o tym, jakie pytania, jakie tematy przewijają się w czasie tegorocznej kampanii samorządowej tutaj u nas w Nowym Tomyślu. Jak rozwiązać problem zbyt małej liczby miejsc w przedszkolach i w żłobku? To tak jak powiedziałem właśnie w poprzedniej odsłonie, według mnie trzeba zacząć od metodologii, czyli ustalenia, zdiagnozowania tego, jak jest przyrost naturalny, to można zrobić oczywiście, jak to będzie wyglądać w przyszłości i być może spróbować skorzystać, jeżeli właśnie nie z pomocy prywatnych przedsiębiorców, zachęcić ich w jakiś sposób, no są narzędzia prawne, żeby to zrobić. Względnie spróbować skorzystać również z partnerstwa publiczno-prywatnego, przy czym, tak jak już wspominaliśmy, no nie są to łatwe tematy. Bardzo dziękuję. Jeżeli jeszcze mogę, no przede wszystkim wiek ten wczesno-dziecięcy wiąże się z tym, że przynajmniej w moim odczuciu
postawiłbym, jeżeli miałbym na to wpływ i znalazłyby się jakieś środki, być może warto pomyśleć o wczesnym etapie edukacji pod kątem języków obcych, bo dzisiaj to jest bardzo ważna kwestia. Bardzo wielu młodych ludzi już wyjechało z Polski, wyjeżdża, świat się skurczył, ludzie podróżują, więc warto uczyć się języków od samego początku. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Kuczyński, tutaj będzie pytanie związane pewnie z tym, na co, mówiąc kolokwialnie, jest moda w Polsce, a mianowicie wspomaganie w różny sposób seniorów. I pytanie brzmi, jak, w jaki sposób chce pan pomóc ludziom starszym, seniorom, którzy otrzymują małe emerytury? Czy w tej sprawie widzi pan w ogóle rolę miasta? Oczywiście jak najbardziej, bo to są również mieszkańcy miasta i burmistrz ma, powinien się opiekować wszystkimi. Są stworzone warunki ku temu, żeby seniorzy mogli się spotykać w domu seniora, gdzie jak najbardziej czas mogą mile spędzić, bo są różne zajęcia po godzinach, czy przez cały dzień mogą trwać różne zajęcia i to praktyczne, i teoretyczne, i językowe, i naukowe, i komputerowe, obojętnie jakie sobie tam wymyślą, to mogą to sobie robić. Jeżeli chodzi o tak zwany dom spokojnej starości czy seniora, no jest to problem, który nie został do dnia dzisiejszego rozwiązany, ale tyle co mi wiadomo jako radny, że będzie prawdopodobnie budowa prywatnego domu seniora. Jeżeli dojdzie to do skutku, to rozwiąże temat tutaj na bardzo szeroką skalę. W najbliższych terenach po sąsiedzku mamy takie domy spokojnej starości, gdzie ewentualnie można znaleźć, za odpłatnością oczywiście, spokojną starość. Myślę, jeśli mogę dopowiedzieć, też to pytanie też idzie w kierunku zapytania o to, czy jest możliwa pana zdaniem na przykład możliwe wprowadzenie karty na wzór karty dużej rodziny z rabatami, z upustami dla osób starszych tutaj w Nowym Tomyślu, w gminie Nowy Tomyśl. Tak, i tyle co na dzień dzisiejszy wiem, to Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, których jestem również przedstawicielem, wprowadziło kartę rodziny i to nie wcale 3D, tylko dla seniora. I w tym momencie gmina jest ubezpieczona w tym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych i tu mogą korzystać z tego również tej karty seniora. A seniorzy równie dobrze korzystają i dalej myślę, że powinni korzystać z wszelkiej formy dofinansowania, gdzie składając odpowiedni wniosek do burmistrza, burmistrz zawsze pomagał i myślę, że to jest chwała tu, że ostatnie, powinno być tak dalej dofinansowane. Bardzo dziękuję. Ostatnie, piąte pytanie przygotowane przez redakcję tygodnika Nasz Dzień po Dniu skierowane jest do pana Piotra Szymkowiaka. Jak gmina zamierza współpracować z przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami nowotomyskimi, aby zachęcić ich do kreowania wizerunku miasta i gminy? Znaczy, tutaj jest temat szeroki pod względem promocji, rozumiem. No, elementami promocyjnymi niezaprzeczalnie jest Wikina i Chmiel. I tutaj działamy na tym polu ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorstwa Wikliniarskim. I tutaj myślę, że co można więcej? Więcej można wypromować tylko tą Wiklinę i Chmiel. I w tym zakresie należy działać. Okej. Bardzo dziękuję. To była kolejna runda pytań od przedstawicieli lokalnych mediów. A teraz czas na pytania od portalu PNT Info. I tutaj pierwszy będzie odpowiadał pan Marcin Brambor. Panie Marcinie, jak zmieniłby pan sytuację przepełnionego żłobka? I znowu wracamy do żłobka, gdzie dzieci się nie dostają i jest to problem rodziców. Ja tego nie dopowiedziałem faktycznie, ale tutaj już to padło, ta propozycja i możliwość rozwiązania, aby tworzyć tak zwane przyzakładowe żłobki czy też przedszkola. Można by podjąć rozmowy z większymi firmami, skoro zatrudniają tyle osób, tylu mieszkańców, a zwłaszcza tyle matek, myślę tutaj o Phoenix Contact przede wszystkim, gdzie w porozumieniu gmina z takim zakładem pracy mogłaby wyodrębnić, wydzielić takie pomieszczenie, gdzie faktycznie by zakład miał takie przedszkole czy żłobek przyzakładowy, a gmina wówczas by zatrudniała specjalistów, pedagogów, nauczycieli. Tym bardziej, że no, mamy na naszym terenie Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji, gdzie kształci
się studentów w kierunku pedagogiki, no warto ten potencjał również wykorzystać. Taką możliwość widzę, bynajmniej pod tym kątem. Myślę, że to jest najbardziej optymalne, żeby rozładować tą ilość tych dzieci i stworzyć więcej miejsc. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie od portalu PNT Info skierowane jest do pana Henryka Helwinga. Jak ocenia pan stan techniczny nawierzchni drogi na ulicy Piłsudskiego i na placu Chopina? No i pytanie, czy realnym jest pana zdaniem przełożenie bruku na nowo w celu poprawy bezpieczeństwa? To pytanie od portalu PNT Info, panie burmistrzu. No już od, powiem, wielu lat uznajemy, że wstydliwym jest to miejsce, bo to samo centrum, trudno ominąć, a fatalnie się tam zwyczajnie przejeżdża. A jak przechodzi fatalnie, to olbrzymia kałuża naprzeciwko kościoła, to... Zgadza się. Koszmar prawdziwy, ponieważ, dla przechodnich. Ponieważ jest to przedsięwzięcie bardzo kosztowne, wymagające także dobrego znawstwa, układania kostki, żeby nie popełnić tutaj błędów, to tylko ta forma naprawy wchodzi w grę. Myśmy już się do tego kilka razy zabierali, że tak na roboczo powiem, i ze względów prozaicznych, finansowych to zadanie nie zostało zrealizowane. Ale potwierdzam, że dla mnie jest to wstydliwe. Jak mam gości, to nieraz wszystko robię, żeby tamtędy nie przejechać. No bo jak tu tłumaczyć? Czym to tłumaczyć? Nie, no to trzeba zmienić. Pytanie, kiedy to się stanie? W związku z tym jest tak, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tylko w tym problem, nic więcej. Bo zawsze przecież jakkolwiek by, czegokolwiek by nie dotknąć w problematyce drogownictwa, to jest morze pieniędzy, bo to o to tylko chodzi i o to się rozbija problem niezałatwienia wielu kwestii w tym zakresie. Potwierdzam, jest dla mnie oczywistością, że to powinno jak najszybciej zniknąć. Ale kiedy zniknie, to naprawdę dziś nie jestem w stanie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Trzecie pytanie skierowane jest do pana Włodzimierza Hibnera. Jak ocenia pan bezpieczeństwo w mieście i gminie i czy pana zdaniem, czy coś należy zmienić w tej kwestii? Tak jak wspomniałem wcześniej, no zauważam, od wielu miesięcy pogorszyła się jakość oświetlenia ulic. Nie wiem, czym to jest spowodowane, najprawdopodobniej oszczędnościami. Jeżeli przejdziecie się Państwo po osiedlach w Nowym Tomyślu, zauważycie, że infrastruktura oświetleniowa również kuleje. Chodzi mi o to, że w mojej ocenie te lampy 20-letnie już są tak skorodowane, niektóre tak skrzywione, że to jest wstyd w ogóle dla miasta. Jeżeli Państwo przejdziecie się chodnikiem, bo tu większość tutaj z odbiorców, z dzisiejszych widzów to są mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli idziecie Państwo chodnikiem wzdłuż bloku na osiedlu Batorego 33 w kierunku Uniwersalu, zobaczcie, jak wygląda chociażby płytki chodnikowe, jak wyglądają. Tam jest sygnatura na jednej z nich, to jest rok 88. Znajdźcie mi Państwo drugie podobne miasto powiatowe w okolicy, które ma tego typu chodnik. Powykrzywiony, można sobie nogi połamać. Zobaczcie Państwo, jak wygląda kwestia odśnieżania ulic, kiedy w ostatnim czasie mamy lekkie zimy. Jeżeli ktoś jedzie rano z Wolsztyna, długie lata dojeżdżałem, w końcu kupiłem mieszkanie w Nowym Tomyślu. Raz przez wiadukt, dwa przez właśnie między innymi to, jak wyglądają drogi. Spróbujcie Państwo zimą o godzinie 7 rano wjechać do Tomyśla i przejechać przez tutejsze ronda. To naprawdę trzeba być bardzo dobrym kierowcą, żeby to jakoś płynnie zrobić. Także tutaj widzę dużo kwestii, które można poprawić niewielkim kosztem. Tylko trzeba chcieć. A tej woli tutaj niestety nie dostrzegam. Natomiast oczywiście można powiedzieć, że nie ma środków i tak dalej. Ale pytanie, czy w tym momencie potrzebne są insygnia władzy? Czy potrzebny był wydatek na modernizację fontanny malutkiej w parku Musiała, podkreślam modernizację, 200 tysięcy złotych? Czy był potrzebny wydatek na, w cudzysłowie, park linowy za 100 tysięcy złotych? To są inwestycje, które moim zdaniem nie powinny być realizowane w pierwszej kolejności właśnie. Raczej bym te środki przeznaczył na to, o czym mówiłem, wspominałem wcześniej. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeszcze pracę może prawie dwie minuty, 5 sekund jeszcze.
Dobrze, 5 sekund, tak, tak. Ludzie narzekają. Bardzo często w spółdzielni mieszkaniowej spotykam się z zarzutami, że nie ma policji na ulicach po zmroku. To samo dotyczy Straży Miejskiej, więc Straż Miejska być może powinna pracować musimy dłużej. Musimy tutaj postawić kropkę, bardzo przepraszam. Tomasz Kuczyński, jak ocenia pan koncepcję Jarmarku Chmielowiklinarskiego? Czy pana zdaniem należy ją zmienić? Pan już troszeczkę na to pytanie wcześniej odpowiedział, ale też jest pytanie, jak zwiększyć liczbę sponsorów i stoisk handlowych, bo z tego też przecież z tych pieniędzy robi się ten jarmark. Jeżeli chodzi o jarmark Chmielowiklinarski, uważam, że bardzo dobrze wpisał się w naszą kulturę Nowego Tomyśla. Jest połączony w tej chwili ze Światowym Dniem Wikliny. Rozszerza się on coraz bardziej. Jeżeli chodzi o stoiska handlowe, to w moim odczuciu też się rozszerzył, bo powiększyliśmy teren handlowy, my jako radni, bo przecież też dróżka, która została użytego ze starego basenu, przemielona na drogę w parku, bo tak to się odbyło, starego basenu już nie ma, ale leży on na drodze, czyli został wykorzystany i ten ciąg pieszo-handlowy na jarmarku został rozszerzony. Czy wszystkie stoiska są potrzebne? Ja myślę, że tak, niech ich będzie jak najwięcej, bo gmina w tym momencie i budżet jarmarku korzysta z tych stoisk handlowych. Rozszerzyć? Oczywiście, że rozszerzyć. O wszystko inne, co tylko jest możliwe, bo po to jest. Jeden kupi wiklinę, koszyk wiklinowy, drugi kupi piwo, a trzeci kupi kanapkę ze smalcem. Także wszystko jest handlowe i wszystko jak najbardziej jestem za. Bardzo dziękuję. Ostatnie, piąte pytanie przygotowane przez portal PNT Info skierowane jest do pana Piotra Szymkowiaka. Czy jest pan za rozwojem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Tomyśl? Jeżeli tak, to w jakich miejscach należy je lokalizować i jak rozwiązać protesty okolicznych mieszkańców? Bardzo proszę. To jest pytanie trudne do... Znaczy, jestem za źródłami odnawialnymi, ale kwestia lokalizacji. Ta lokalizacja, jak wiemy, musi spełniać szereg warunków. Musi być to na wzniesieniu, muszą być odpowiednie prędkości wiatru i muszą być odpowiednie odległości od zabudowań. Takie wiatraki już u nas powstają i one powstają zgodnie z przepisami prawa. Jest potrzebna decyzja lokalizacyjna i pozwolenie na budowę. Takie inwestycje już się u nas odbyły. Oczywiście w tych przypadkach były odwołania mieszkańców, którzy mieszkają. Te odwołania były rozpatrywane, były wykonywane swego rodzaju badania, czy one faktycznie wpływają szkodliwie, czy nie. I tutaj nie ma możliwości, że tak powiem, prawnych na blokowanie takiej sytuacji. Ale jestem generalnie za tym, żeby to wprowadzać i wprowadzać to rozsądnie, czyli w takich terenach, które umożliwiają to, czyli w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej, żeby nie wprowadzało uciążliwości dla mieszkańców. Była to kolejna porcja pytań od mediów lokalnych. Wysłuchaliśmy pytań i odpowiedzi na pytania przygotowane przez portal PNT Info, a teraz, szanowni państwo, pytania, ostatnie pytania przygotowane przez portal nowinylokalne.pl. I pierwsze pytanie skierowane jest do pana Marcina Brambora. Ja państwu czytam te pytania literalnie, tak jak do nas przyszły mailem, więc proszę wybaczyć przydługość być może niektórych pytań, ale to pewnie wynika z tego, że dziennikarze chcieli dokładnie wyartykułować, w czym rzecz i o co tak naprawdę chcą zapytać. Jest pan młodym człowiekiem, co za tym idzie, pańskie doświadczenie w samorządzie jest niewielkie bądź żadne. Jeżeli zostanie pan burmistrzem, ile czasu będzie pan potrzebował na to, by w pełni zapoznać się z funkcjonowaniem urzędu, jego jednostkami pomocniczymi i pracą Rady Miejskiej? Czy na tę chwilę ma pan pomysły, jak usprawnić działanie urzędu? Jak długo chciałby pan, oczywiście za zgodą mieszkańców gminy, piastować funkcję burmistrza Nowego Tomyśla? Czy tak długo jak obecny burmistrz, czy może dłużej do osiągnięcia wieku emerytalnego? I tu jest pytanie w nawiasie, czy jest pan w związku z tym za kadencyjnością piastowania stanowisk w samorządzie? W jednym pytaniu kilka pytań, bardzo proszę. Ojejku, faktycznie dużo tych pytań. Zacznijmy od pana młodego wieku, które pojawiło się tutaj na pierwszym planie. No, faktycznie, z tego co pewnie widać, też ludzie wiedzą o tym, jestem najmłodszym kandydatem na stanowisko burmistrza Nowego Tomyśla.
Choć, tak jak mówię, moje cechy charakteru oraz wykształcenie prawnicze, a także wykłady, które prowadzę ze studentami Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji na temat prawa administracyjnego, no pozwalają przyjąć, że wiedzę na ten temat posiadam. Doświadczenie już wspominałem, jak wygląda, jak można to doświadczenie zdobywać i tak dalej. Także to doświadczenie w jakimś sensie uważam, że posiadam poprzez obserwację pewnych faktów i wyciąganie wniosków. Jakieś pomysły na usprawnienie pracy urzędu? Może odniosę się do tego, jak szybko. Jestem osobą, tak jak mówiłem, która szybko się uczy, która dostrzega pewne rzeczy. No mamy zasadę ciągłości władzy. Jeżeli obejmę stanowisko burmistrza Nowego Tomyśla, no to wiadomo, że pewne rzeczy nie zmienią się od razu, ani nie usprawią się od razu, ponieważ będę musiał kontynuować to, co zostało rozpoczęte już w tym roku i zaplanowane na przyszły rok. Jeżeli chodzi o usprawnienie, no to widzę pewne możliwości formy reorganizacji, która polegałaby być może na rozbiciu tego dużego działu, wydziału komunalnego, inwestycji, ochrony środowiska. Tam jest dużo zadań. Uważam, że aby tam usprawnić działania i podnieść jakość świadczonych prac przez ten wydział, należałoby go rozdzielić. Zastanawiałem się również nad możliwością połączenia Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich. To realizują podobne zadania. Myślę, że to by mogło być połączone i również sprawować funkcję, zwiększyć funkcjonalność po prostu swoją, tak? A jak z tą kadencyjnością? No z tą kadencyjnością. Do emerytury pan ma zamiar zostać? Jeżeli bym miał zostać do emerytury, to na pewno bym tutaj przeskoczył okres sprawowania funkcji pana burmistrza. Natomiast no, stałem na stanowisku, że jednak ta kadencyjność w jakimś stopniu powinna być ograniczona po to, by nie dochodziło do wypalenia zawodowego. No uważam, że co jakiś czas należy kadrę w jakiś sposób tą zarządzającą też odświeżyć, jeżeli chodzi o samorząd, by nie było jakiejś tam stagnacji, zawsze są jakieś nowe pomysły. Czyli kadencyjność. Kadencyjność, tak, ale ograniczona, tak. Dobrze, minęły 2 minuty, bardzo dziękuję panu. Drugie pytanie przygotowane, przypomnę, przez portal nowinylokalne.pl skierowane jest do pana burmistrza Henryka Helwinga. Panie burmistrzu, czy istnieje możliwość pana zdaniem reaktywacji Miejskiego Klubu Sportowego Polonia, który po 90 latach przeszedł do historii? Jak pan zapatruje się na ten temat? Oczywiście, że istnieje taka możliwość, ale to wszystko zależy od tych, którzy staną na czele tej grupy, która ma reaktywować to działanie. Jest to organizacja niezależna, samorządna, więc tutaj nacisków zewnętrznych pewnie nie powinno być. Natomiast miejsce dla tej organizacji, choćby z faktu, że ona się tak znakomicie wpisała w historię Nowego Tomyśla, jest, zawsze będzie. I powstanie tego nowego, w cudzysłowie nowego, powstanie jednostki, która by kontynuowała te szczytne cele, to tylko kwestia czasu. Zresztą jest już pewna grupa osób, która no, chciałaby, żeby na powrót mówiło się o Polonii, Nowy Tomyśl, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, i myślę, że do tego dojdzie. My ze swej strony, oczywiście nie wchodząc w kwestie organizacyjne, bo to już jest kwestia po stronie organizacji samorządowych, możemy pomóc. Jesteśmy od tego. Przecież mamy ten sam cel, powodowanie bogacenia środowiska nowotomyskiego w różne formy działania, które pozwolą każdemu, kto na przykład interesuje się działem piłka nożna, żeby mógł tam pójść i z powodzeniem z tego korzystać. Tym bardziej, że stadion dla Polonii był stadionem no, znakomicie przygotowanym do tego, żeby ona mogła z tego korzystać. Ośrodek Oświaty i Sportu cały czas z tą ofertą czeka na dobry moment. Nastąpi ten dobry moment, nie mam wątpliwości. Dziękuję bardzo. Trzecie, kolejne pytanie skierowane jest do pana Włodzimierza Hibnera. Co myśli pan na temat sprzedaży lokali użytkowych na rzecz obecnych ich najemców, ze szczególnym uwzględnieniem najemców wieloletnich, to znaczy takich, którzy dzierżawią lokale przez 15 czy więcej lat i oczywiście przez cały ten czas nigdy nie zalegali z płatnościami z tytułu najmu? Bardzo szczegółowe pytanie, ale jak widać bardzo ważne, bo, no, no bo pada po raz kolejny w tej debacie naszej przedwyborczej. Tak. Tak, wspominam cały czas, dla mnie punktem wyjścia jest bogacenie się gminy, czyli jeżeli będą przychody,
będzie można pomóc lokatorom. Do mnie również się zgłaszają osoby, które twierdzą, że mają zagrzybione lokale, że nie mogą uzyskać lokalu socjalnego, zastępczego. Teraz pytanie brzmi, tutaj ludzie proszą, żeby ewentualnie, rozumiem, że bonifikata jakaś by miała być i wykup. Tak. Takie tak. rzeczy działy się, pamiętam, na początku lat 90. i to faktycznie odciąża budżet gminy. Tylko pytanie, czy faktycznie tych lokatorów będzie stać na taki wykup? A druga kwestia, w jakim stanie technicznym znajdują się te lokale? Bo być może zdarzy się tak, że gmina hipotetycznie sprzeda, a po jakimś czasie okaże się, że ta substancja mieszkaniowa wymaga kapitalnego remontu. I za chwilę, no niestety, okaże się, że podrzucamy komuś kukułcze jajo. Natomiast jeżeli... warto przemyśleć ten pomysł. Dziękuję dlatego, bardzo. Że tak jak powiedziałem, obciąża to z pewnością budżet. Uważam, że w ostatnich latach, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, nie dzieje się tyle, ile powinno się dziać. Wystarczy przejść się po mieście. Jeszcze jedna kwestia, chciałem zwrócić uwagę na to, że wracam do na przykład do tej modernizacji fontanny Musiała za 200 tysięcy. Za tę kwotę można by w mojej ocenie co najmniej dwa mieszkania komunalne wybudować. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, pan Tomasz Kuczyński. Działa pan zawodowo od lat w instytucji związanej bezpośrednio z rolnikami. Jakie jest pana zdanie na temat poszerzenia granic miasta? Oczywiście przyniesie to gminie dodatkowy dochód z podatków od nieruchomości, ale z drugiej strony, co z lokalnymi rolnikami, czy nie stracą na tym tereny miejskie, nie podlegają przecież bowiem dopłatom unijnym? Proszę bardzo. To prawda, jestem związany z problemami wiejskimi ze względu na zatrudnienie w KRUS-ie, ale jeżeli wracamy do gminy, czyli do budżetu, do burmistrza, to tutaj ja jestem jak najbardziej za poszerzeniem granic miasta, bo ze względu na to, że wszelkie unijne dopłaty do terenów wiejskich teoretycznie się już skończyły. Już nie ma dopłat do tego i gmina to skorzystała. To z wodociągowania, to z kanalizacji, z tych środków już skorzystaliśmy. Jeżeli chodzi o stratę w tym momencie, bo faktycznie rolnik, który dzisiaj płaci podatek rolny, ma bardzo niski ten podatek rolny, przechodząc na podatek od nieruchomości, jest to nieporównywalnie bardzo wysoki koszt. Ale jeżeli te granice by się poszerzyły, a rolnik dalej będzie miał te hektary, to on dalej będzie rolnikiem i w tym momencie dalej skorzysta z podatku od rolnego. I nie powinno być, i jeżeli on sprzeda grunty lub przekaże, no to już jest jego problem i on o tym dobrze wie, bo wielokrotnie się do mnie zwracają z tym tematem rolnicy, co się stanie, jeżeli wyzbędą się hektarów. No niestety, przejdą od podatek od nieruchomości i on jest wtedy bardzo wysoki. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie przygotowane przez portal nowinylokalne.pl. Pytanie to adresowane jest do pana Piotra Szymkowiaka. Czy istnieje możliwość wzrostu konkurencyjności zatrudnienia na terenie naszej gminy? Czy można tu jeszcze, mówiąc kolokwialnie, wpuścić dużego gracza, który w pełni wykorzystałby dogodne dla dużych przedsiębiorców położenie miasta, autostrada, międzynarodowa trasa kolejowa, tak by duża część mieszkańców gminy nie musiała codziennie dojeżdżać do pracy do Poznania lub dalej w poszukiwaniu godnych zarobków? To już jest pytanie, które się pojawiało, ale powtórzę. Tak, jestem za tym, żeby takiego kogoś wpuścić na teren naszej gminy, wpuścić, zaprosić. Ponieważ, ale to jest to, co wcześniej mówiłem. Trzeba takie tereny uszykować, scalić, wykupić niekiedy, dozbroić i przedstawić konkretną ofertę inwestycyjną, stworzyć tak zwaną strefę ekonomiczną, wprowadzić, tak tutaj już mój kolega przedmówca mówił o tych uchwałach, które są, obowiązują, ale może trzeba było je odświeżyć, odnowić, wprowadzić nowe elementy, które spowodują tą konkurencyjność właśnie dla tych dużych przedsiębiorstw, które tutaj są. I tutaj nie obawiałbym się też w związku z tym, że jest niskie bezrobocie, o to, że nie będzie siły roboczej, że nie będzie pracowników, chętnie na pewno się znajdą. A i tak już dzisiaj do tych zakładów, które są dowożone osoby z całego terenu powiatu, nawet dalej, także taki sposób bym widział i chętnie zapraszam wszystkich przedsiębiorców do naszej gminy. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to była druga część naszej debaty. To była część poświęcona odpowiedzi kandydatów na burmistrza Nowego Tomyśla na pytania stawiane przez lokalne media. Za chwileczkę trzecia, ostatnia część naszej dzisiejszej debaty, naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę jesteśmy z Państwem z powrotem.
Państwa w kolejnej, ostatniej już niestety części naszej dzisiejszej debaty, naszego dzisiejszego spotkania, ale myślę, że ta część będzie również wyjątkowo atrakcyjna, bo Szanowni Państwo, w tej części naszego programu to nasi kandydaci będą mogli zadać pytanie swoim kontrkandydatom do stanowiska burmistrza Nowego Tomyśla i tę część naszego programu rozpoczyna pan Włodzimierz Hibner. Bardzo proszę, panie Włodzimierzu, po jednym pytaniu do każdego pana kontrkandydata. Czas odpowiedzi 2 minuty. Bardzo proszę. Mam pytanie do pana burmistrza Helwinga. Chodzi mi o kwestię zatrudnienia w urzędzie. A jak się ma kwestia zatrudnienia? Wystąpiłem swego czasu do pana z zapytaniem, ile osób, ilu urzędników, którzy mają uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych, pracuje w urzędzie. Uzyskałem odpowiedź, że 9 osób. Z kolei wystąpiłem do Miejscowego Urzędu Pracy z zapytaniem, ilu absolwentów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji o kierunku administracja jest bezrobotnych. W ostatnim miesiącu było to 8 absolwentów, natomiast w całym okresie było to 28 osób. I moje pytanie brzmi, jak się ma kwestia właśnie zatrudniania emerytów w urzędzie do jakości pracy ogólnie pańskich urzędników, dlatego że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu skierowała do urzędu wystąpienia pokontrolne z lipca 2014 roku, gdzie okazuje się, że po raz kolejny doszło do kompleksowej kontroli. Ona wykazała szereg nieprawidłowości dotyczących m.in. księgowania dokumentów, braków przy procedurze przetargowej. Z kolei bardzo wiele osób do mnie się zgłaszało na przestrzeni ostatnich lat. Podejmowałem temat opłat za wyrządy. Proszę o skonkretyzowanie pytania. Dobrze, za strefy płatnego parkowania, gdzie uważam, że terminy są w nieprawidłowy sposób liczone. I gdziekolwiek nie przyłożę, mówiąc kolokwialnie, ucha, dotyczy to też opłat targowych, ciągle okazuje się, że przeciętny mieszkaniec gminy ma problem, żeby coś załatwić w urzędzie w terminie, względnie jeżeli już coś załatwia, jest to załatwione w sposób niezgodny z prawem. Proszę bardzo, pan Henryk Helwing. Muszę całkowicie nie zgodzić się, dlatego że wypowiedź pana jest wyjątkowo tendencyjna i to uczciwie mam powiem. Dokumenty, panie burmistrzu. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Trzeba do każdego elementu podejść indywidualnie i wtedy dopiero będzie wiadomo, jakiego rzędu jest to błąd. Ja oceniam pracę urzędników wysoko, zarówno tych, którzy zaczynają pracę i którzy wdrażają się w te arkana sztuki administracyjnej, jak i tych, którzy są już u schyłku swojej pracy zawodowej, ale nie zasłużyli sobie, ażeby na koniec w drastyczny sposób im dziękować, wyszukując błędów, które kwalifikowałyby się do zwolnienia pracownika. Jeśli chodzi o kwestię oceny, która została zawarta przez Regionalną Izbę Obrachunkową, to ocena urzędu i wielkość różnego rodzaju uchybień absolutnie nie kwalifikują do tego, aby uznać, że urząd praktycznie nadawał się do rozwiązania z uwagi na niekompetencje i braki w takich zakresach, które kwalifikują właśnie do takiej decyzji. Dziękuję bardzo. Panie Włodzimierzu, jeszcze pytanie do pana Brambora, do pana Kuczyńskiego i do pana Szymkowiaka. Ma pan takie? Tak. Bardzo proszę. Tutaj do kolegi Marcina. Ponieważ kandyduje pan zarówno na stanowisko burmistrza, jak i również na radnego z terenów osiedli, a tak jak powiedziałem, no, odbiorcami są głównie właśnie mieszkańcy. Moje pytanie brzmi, czy zdiagnozował pan problem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i tego, że w ostatnich latach niesamowicie wzrosły koszty ogrzewania, między innymi poprzez to, że to przedsiębiorstwo w mojej ocenie nie było modernizowane. I czy pan, ma pan jakieś pomysły, żeby obniżyć te koszty względnie, żeby w jakiś sposób podjąć współpracę jako ewentualnie przyszły burmistrz ze spółdzielnią mieszkaniową, żeby coś z tym tematem długoletnio zapuszczonym
zrobić. Jest pytanie, bardzo proszę o odpowiedź. Pan Marcin Brambor. Tak, faktycznie, oprócz kandydowania na stanowisko burmistrza Nowego Tomyśla, również kandyduję do Rady Miejskiej jako radny okręgu z osiedla Północ, gdzie mieszkałem przez ponad 20 lat i z tego okręgu kandyduję. Jeżeli chodzi o współpracę z PEC, nie przyglądałem się dokładnie temu problemowi, gdyż wiem, że on był już tutaj w jakiś sposób poruszany. Udało się w jakiś sposób tutaj między innymi przez Pana obronić. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z spółdzielnią mieszkaniową, to również mamy w swoim programie oraz w swoich zamierzeniach jako cały komitet zacieśnić przede wszystkim tą współpracę z spółdzielnią mieszkaniową, być może nawet w zakresie ciepłownictwa tutaj. Natomiast bliżej nie przyglądałem się temu problemowi, ale oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba i mieszkańców i będą mieli do tego zastrzeżenia, to podejmiemy rozmowy i będziemy szukać jak najlepszych rozwiązań. To jest naturalne. Pytania do pana Tomasza Kuczyńskiego, do pana Piotra Szymkowiaka. Panie Włodzimierzu? Tak, tak. Mam bardzo pytanie. Proszę. Do pana, bo pan jest przedstawicielem przedsiębiorców i czy pańskim zdaniem obecna struktura pracodawców, to znaczy trzech dużych graczy na rynku, jest optymalna w dzisiejszych warunkach? Czy pańskim zdaniem nie powinno się zmienić symetrii, czyli postawić na drobny, średni biznes? Jak pan widzi właśnie kwestie duży przedsiębiorcy, którzy płacą w mojej ocenie mało wielu pracownikom, a teraz średni, mały biznes, który skupiony jest między innymi w naszej izbie gospodarczej? Czy pan widzi jakiś pomysł? Bo rozumiem, że tutaj rozmawialiśmy głównie o tych dużych inwestorach, jak ich ściągnąć. Czy ma pan pomysł, żeby w jakiś sposób, że tak powiem kolokwialnie, rozruszać ten drobny biznes i średni biznes? Pan Tomasz Kuczyński. Tak. To pan Tomasz. Ja nie widzę najmniejszych problemów i powodów ku temu, żeby ograniczać komukolwiek cokolwiek, bo jeżeli sugerował pan, że mamy trzech graczy dużych na rynku naszych przedsiębiorstw, a ja jestem aktywnym członkiem naszej Nowotomyskiej Izby Gospodarczej, gdzie zrzeszamy na dzień dzisiejszy prawie 100, niecałe 100 przedsiębiorstw, małych i większych, łącznie z tymi dużymi, największymi. Jeżeli ktoś pracuje w dużej firmie i nie podoba mu się płaca, bo może go nie zadowalać, bo faktycznie może być niska, nie ma najmniejszych problemów, żeby otwierał działalność gospodarczą i rozwijał swój malutki biznes, jednoosobowy, pięcioosobowy, rozrasta się. I takie przykłady były, bo wyuczył się i często tak jest. Przecież nasza HIFA uczy zawodu i to dobrze uczy tego zawodu i chwała jej za to, że ma szkołę przyzakładową, gdzie nawet dwie klasy są, to oni gwarantują wszystkim im pracę, ale czy trafiają wszyscy do HIFY? Nie. Nawet podejrzewam, że może nie będę rzucał, może i 50% trafia, a drugie 50% otwiera malutkie zakłady rzemieślnicze, inne zakłady mechaniczne, bo i mechaników wielu powstało. Także tutaj nie ma żadnych ograniczeń i wręcz odwrotnie. Dobrze, że są szkoły, gdzie uczą i dobrze, że mamy rynek taki, że jest jeszcze miejsce na mały biznes dla tych jedno, czy dwu, czy pięcioosobowych działalności gospodarczych. Bardzo dziękuję. Panie Włodzimierzu. Pan Piotr Szymkowiak. Jakoś dzisiaj w czasie tej debaty cały czas, albo prawie cały czas ostatni, ale dobrze. Tak los chce. Pytanie będzie dotyczyć problemu, z którym większość mieszkańców miasta i gminy spotyka się na co dzień. Chodzi mi o miejsca parkingowe. No w moim odczuciu, jak i wielu właśnie mieszkańców, zaczyna brakować tych miejsc. I teraz pytanie brzmi, jakie jest pański stosunek do strefy płatnego parkowania? Czy widzi pan jakąś możliwość ewentualnie zmian? Uważa pan, że ta strefa działa dobrze? Bardzo proszę, pan Piotr Szymkowiak. Znaczy, jeżeli chodzi o strefę parkowania, to ona się przyjęła u nas, działa dobrze i tutaj nie było założenia z naszej strony, bo też byłem osobą, która głosowała za wprowadzeniem tej strefy, założeniem, że będziemy na niej zarabiać. Ta strefa miała umożliwić to, aby rozkorkować i umożliwić swobodne dostanie się osób z zewnątrz do centrum naszego miasta. Jeżeli chodzi o jakieś zmiany, ja rozważałem taką możliwość, nie wiem czy to jeszcze, ale to trzeba było skonsultować z mieszkańcami o rozszerzenie tej strefy o fragment w okolicach banku PKO.
ewentualnie. Ale to mówię, trzeba to skonsultować, zobaczyć, bo na dzień dzisiejszy widzimy, że te miejsca w ciągu dnia są na tych obu placach puste, spokojnie można zaparkować, a w okolicach po prostu mieszkańcy, ci, którzy na co dzień pracują, mieszkają, załatwiają inne sprawy, żeby zaoszczędzić, parkują naokoło. I tutaj bym się przyjrzał temu tematowi, czy można w jakiś sposób zaradzić. To była odpowiedź na pytanie zadane przez pana Włodzimierza Hibnera, ale zostajemy jeszcze przy panu Piotrze Szymkowiaku, bo teraz to właśnie on będzie zadawać pytania swoim konkurentom. Panie Piotrze, kto na pierwszy ogień? To może tak od mojej strony tutaj siedzi pan Tomasz Kuczyński. Zapytam o Straż Miejską. Czy według ciebie Straż Miejska spełnia swoje zadanie, czy jest ewentualnie jakaś potrzeba zmian? Straż Miejska została stworzona do przestrzegania porządku publicznego i powinna w tym celu stworzyć, powinna działać na tym swojej płaszczyźnie. Jestem za tym, żeby tą Straż Miejską utrzymać, ale jeżeli ona stanie się maszynką do robienia pieniędzy, tak jak w innych powiatach, Biały Bór słynny, gdzie sam wielokrotnie zapłaciłem, no niestety, ja też. To na pewno jest to przeinaczenie tej idei, do której to powstało. Czyli jeżeli będzie maszynką do robienia pieniędzy, to jestem przeciwko. Jeżeli będzie do tego, do czego została stworzona, to jestem oczywiście za, bo bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo, po to została stworzona, po to wydaliśmy duże pieniądze jako radni i jako burmistrz na monitoring, który tu powinien funkcjonować i to bezpieczeństwo przestrzegać i od tego Straż Miejska jest. Panie Piotrze, kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Osoby. Tak. Pan Włodzimierz Hibner, tak. Jak rozumiem. Swego czasu Rada Miejska podjęła uchwałę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie ustalania opłat adiacenckich. I chciałbym zapytać, czy jest pan za utrzymaniem tych opłat adiacenckich i ewentualnie, jeżeli zmiany, to w jakim zakresie by pan widział te zmiany? To jest znowu ważenie, bo ci, którzy mają płacić, to mówią, że za dużo. No chciałbym usłyszeć odpowiedź. Gmina z kolei, wiecie państwo, jeżeli dochodzi do przekwalifikowania gruntów i ten, który tego dokonuje, sprzedaje później na przykład działki, odrealnia, robi z nich działki budowlane i sprzedaje, to uważam, że jednak gmina, jeżeli prawo dopuszcza takie możliwości, ma prawo skorzystać. Tam są oczywiście widełki i rada podejmuje odpowiednią uchwałę. Uważam, że nie spotkałem się z tego typu problemami, więc uważam, że jeżeli w tej chwili jest tak, jak jest, no to pozostańmy przy tym. A odnośnie opłat za infrastrukturę techniczną? Bo to gmina ponosi środki, jeżeli mogę dopytać. Bardzo proszę, mamy czas, jeszcze ponad minutę. Wydatkuje budżet, a też z tego tytułu ściąga opłaty, bo wzrasta wartość nieruchomości poprzez położenie takiej infrastruktury. Tak, problemem jest moim zdaniem jeszcze coś innego. Bardzo dużo gmin w Polsce i na to też musimy uważać. Niestety bez zgody właścicieli tego typu infrastrukturę, że tak powiem kolokwialnie, ciągnęła przez działki i teraz zaczynają się procesy odszkodowawcze. I uważam, że w gminie, jeżeli chodzi o nasz budżet, też powinno być zabezpieczenie na tego typu sprawy sądowe. To są bardzo poważne kwestie. I uważam, że też powinniśmy się zabezpieczać przed takimi sprawami. Natomiast tutaj to jest sprzężone to, co pan mówi, z tym, o czym ja też wspominałem wcześniej. Po prostu, jeżeli będzie dobra kadra w urzędzie, brakuje prawników. Dlatego cieszę się, że pan Marcin kandyduje, dlatego że od wielu lat, od prawie 15 lat pracuję w urzędach i myślałem, że to jak przychodziłem do urzędu, że moje pokolenie coś zmieni, a widzę na przestrzeni lat, że chyba jest nawet gorzej. Jeżeli będzie odpowiednia kadra, to myślę, że nie będzie tego typu problemów. Dziękuję. Panie Piotrze. Kolega Marcin. Pan Marcin Brambor. Tak, po imieniu, bo my się znamy. Co sądzisz o wprowadzeniu funduszu sołeckiego i statutach wiejskich? Bo nie było tutaj troszeczkę mało było na temat wiejskie. Także. Tak, to prawda. Co bardzo w tym proszę, zakresie, panie Marcinie. O funduszu sołeckim, bo tutaj sołtysi się bronili, tego u nas nie ma. I statuty, czy powinny być takie same, czy różnorodne? Dobrze, no otóż tereny wiejskie są mi blisko znane i jednym z moich haseł wyborczych jest między innymi czas pomyśleć o terenach wiejskich. Jestem zwolennikiem wprowadzenia funduszu sołeckiego po to, by w końcu tereny wiejskie mogły być doinwestowane oraz wejść w programy z tym
funduszem sołeckim jako wkład własny do programu rozwoju obszarów wiejskich. Natomiast, aby fundusz sołecki i rozwój obszarów wiejskich mógł dobrze funkcjonować, to każde sołectwo, niektóre te sołectwa w Nowym Tomyślu, w gminie Nowy Tomyśl już to mają. Chodzi mi o plan odnowy miejscowości, który jest planem strategicznym, gdzie mieszkańcy sami decydują o tym i wpisują w plan odnowy miejscowości to, co chcieliby zrealizować. Ale bez funduszu sołeckiego ciężko te zadania zrealizować i doinwestować. Odpowiedź na drugie pytanie, jeżeli chodzi o statuty sołeckie. Przyjrzałem się tym statutom i faktycznie, jeżeli chodzi o obecnie obowiązujące statuty, no mają one kilka błędów, kilka braków. Przede wszystkim, po pierwsze, nie ma wprowadzonego tematyki nadzoru nad sołectwami, nad Radą Sołecką, nad sołtysem, co wynika z ustawy o samorządzie gminnym. A po drugie, wszystkie statuty, po pierwsze, zostały wprowadzone jednakowo, jako załącznik do uchwały. Jest orzecznictwo Najwyższego Sądu Administracyjnego, które mówi o tym, że statuty takie powinny być wprowadzone odrębną uchwałą, a ja również stoję na stanowisku, że statut powinien być zindywidualizowany do każdego sołectwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A jeszcze jest pan Henryk Helwing. Tak, też mam przygotowane pytanie. Ma pan dla pana burmistrza też pytanie? No, ja miałem przygotowane pytanie po dwa, zabezpieczyłem się, ale w ramach dyskusji wykreśliłem te, które już się powtarzały. I bardzo proszę, dla pana burmistrza Henryka Helwinga pytanie od pana Piotra Szymkowiaka. Weszła w życie ustawa tak zwana śmieciowa, ją nazwijmy, i tutaj mam pytanie do ciebie. Jak widzisz realizację tej uchwały na terenie naszego miasta? Chodzi mi tutaj o utrzymanie i zbieranie śmieci przez firmę, jak również utrzymanie miasta samego takiego w czystości, w powiązaniu z okresem zimowym również. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Jeśli chodzi o ocenę tego stanu rzeczy, to biorąc pod uwagę stan rzeczy, jaki w tej chwili obserwujemy, ja jestem zadowolony. Dotarło się to przedsiębiorstwo nasze, które obsługę w tym zakresie prowadzi, i uwag większych do tego nie mamy. Jeśli chodzi o kwestię zimową, zobaczymy, jaka będzie zima. W ubiegłym roku nie było problemów. Jak będzie zima, okaże się, sprawdzianem będzie codzienna obsługa i będziemy próbowali w jakiś sposób radzić sobie w zależności od okoliczności. Jest takie powiedzenie, że czystość nie zależy od ilości sprzątających, tylko od ilości śmiecących. I wydaje mi się, że w mieście Nowy Tomyśl, bazuje na tym, co słyszę od wielu zwiedzających Nowy Tomyśl, odwiedzających Nowy Tomyśl, nie jest miastem, choć w odbiorze nieraz naszym jest odmiennie, to postrzeganym nie jest źle. I dlatego sądzę, że ta świadomość społeczna jest już na wysokim poziomie. Za to chciałbym serdecznie podziękować, bo nie da się za każdym nowotomyślaninem ustawić anioła stróża, który po wyrzuceniu czegoś tam zaraz po nim sprzątnie, więc samodyscyplina. I tak u nas jest. Dziękuję zatem serdecznie. Dziękuję bardzo. To były pytania pana Piotra Szymkowiaka, a jako ostatni odpowiadał pan Henryk Helwing. A teraz, szanowni państwo, pytania swoim konkurentom zadawać będzie pan Marcin Brambor, no bo właśnie pan Marcin w naszym losowaniu przed nagraniem tej debaty wylosował karteczkę z numerem 3. Panie Marcinie, kto pierwszy? Wynotowałem sobie po dwa pytania, ale oczywiście zadam tylko jedno, skoro jest taka konwencja nasza. Tak, bardzo proszę, jedno pytanie do pana Henryka tutaj, Helwinga, tak, rozumiem. Od obecnego burmistrza. Do członków Stowarzyszenia Nowe Pokolenie Nowego Tomyśla dociera od pracowników Urzędu Gminy, Miasta i Gminy, wiele słów niezadowolenia związanego z wysokością wynagrodzeń, brakiem systemu motywacyjnego i brakiem możliwości rozwoju poziomego, podwyżki, szkolenia i tym podobne. Zatem zadaję pytanie, jaki system motywacyjny funkcjonuje obecnie w danym dziale i jakie są możliwości, jakie możliwości rozwoju mają pracownicy urzędu? Jeśli chodzi o ten element, wszystko zależne jest od wielkości środków, jakimi dysponujemy, ponieważ pula nie jest pulą nadzwyczajną. Jeśli chodzi o motywowanie, to ten instrument pozostawiam szefowi danego wydziału, bo mamy urząd podzielony na wydziały, na referaty i w zależności od tego, jaką ocenę pracownik uzyskuje
od właśnie szefa wydziału uzależniam później decyzje kadrowe, płacowe w tym zakresie. Nie ma niestety nadzwyczajności w tym ze względu na okoliczności, tak jak mówię, finansowe. Tyle, ile można, dajemy. Dziękuję. Pierwsze pytanie, pierwsza odpowiedź. Kolejne pytanie. Tak, kolega Włodzimierz Himner. Zakładając czysto teoretycznie, gdyby udało Ci się zostać burmistrzem Nowego Tomyśla, z jakich programów i w jaki sposób doinwestowałbyś tereny wiejskie? Bardzo proszę, dwie minuty. Mogę prosić o sprecyzowanie, co to znaczy doinwestował, jaki jest zakres znaczeniowy? Znaczy tak, tak jak wspominałem, w moim programie jest m.in. hasło Czas pomyśleć o terenach wiejskich. Zależy mi na tym, aby te tereny wiejskie nasze też się rozwinęły. No wiadomo, mamy też kilka programów unijnych z tym związanych oraz innych. Po prostu z jakich programów korzystałbyś przy rozwijaniu tych terenów wiejskich przede wszystkim? Czy masz jakiś na to pomysł, może inny? No, pytanie jest moim zdaniem troszeczkę abstrakcyjne, nawet bardzo, dlatego że pojęcie rozwijania. Tu bym wyróżnił kilka płaszczyzn. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to niestety musimy patrzeć na to, co mamy w gminie, a tutaj częściowo niektóre miejscowości to jest Pochodna, Osadnictwa Holenderskiego. Siedliska są bardzo rozproszone, no jest problem, żeby coś sensownego zrobić bez wydatkowania dużych środków. Jeżeli chodzi o mieszkańców wsi, to nacisk położyłbym przede wszystkim na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Tego typu inwestycje moim zdaniem w naszej gminie no, kuleją, natomiast znowu odwołam się do sąsiadów, do gminy Wolsztyn. W ostatnich 3 latach wydatkowano na ten cel ponad 3,5 miliona złotych. No, to jest bardzo ważna kwestia. Dzisiaj, tak mówiłem, świat poszedł do przodu, kurczy się. Bez dostępu do internetu, szybkiego dostępu do internetu, człowiek właściwie ginie w tym świecie. Kolejna kwestia, no to edukacja młodzieży wiejskiej i dowóz tej młodzieży tutaj do środka miejskiego. Należy też pamiętać o tym, że wiele miejscowości w Nowym Tomyślu to de facto są satelity miasta. Natomiast rozmawiałem ostatnio z nauczycielami, którzy pracują w ośrodkach wiejskich. Problemem jest to, że zamykane są szkoły, sale, popołudniami i wieczorami, gdzie jest chęć, istnieją możliwości, żeby te dzieci się spotykały, w jakiś sposób się rozwijały na innych płaszczyznach. No natomiast tak mówię, drzwi są zamknięte, kwestia dowozu tych dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widzę pewne pole manewru. Osobiście staram się stworzyć stowarzyszenie szachowe, bo uważam, że warto na szachy stawiać, tak żeby każdego młodego człowieka, który chce nauczyć grać w szachy, i tutaj też bym stawiał na świetlice wiejskie. Bardzo dziękuję. Równe dwie minuty. Gratuluję dokładności, panie Włodzimierzu. Panie Marcinie, pan Tomasz Kuczyński, tak, tak. Czy pan Piotr Szymkowiak? Po kolei polecimy. Po kolei, pan Tomasz Kuczyński. Na wielu debatach organizowanych przez Niezależne Forum Nowego Tomyśla, czy Niezależnych Wyborców, tak się teraz w ramach tej akcji profrekwencyjnej nazwali, mówi pan o potrzebach zmian. Jakie zmiany pan widzi i jako mieszkaniec, jako radny, czy widzi pan jakieś, nie wiem, nazwijmy to, czy nie podoba się panu sposób zarządzania gminą? W jaki sposób, w jakim kierunku te zmiany powinny pójść? Pan Tomasz Kuczyński. No nie do końca tak to zabrzmiało. Może tak pan odczuć, czy nowe pokolenie tak odczuło, bo te zmiany jak najbardziej oczywiście wszędzie mają, mogłyby być, ale bardziej używałem słów, że zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. To było moje hasło przewodnie, które bardzo często używałem i nadal je podtrzymuję, że gmina czy burmistrz jest od tego, żeby zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności. Wspomagać, pomóc, organizować, czy to prawnie, czy finansowo, czy we wszystkich innych możliwościach, bo oczywiście cały teren powinien być pod tym pseudomonitoringiem, ale pod kontrolą, żeby ewentualnie wiedzieć wszystko i wszędzie dokonywać tych zmian, ale na zasadzie zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. Ostatnie pytanie pana Marcina Brambora do pana Piotra Szymkowiaka. Mówiliśmy o drogach, mówiliśmy o wiadukcie, nie będę się powtarzał, ale jak ocenia pan sytuację rozwiązania albo likwidacji barier architektonicznych w naszej gminie? Chodzi mi o osoby niepełnosprawne.
No to ten temat jest też tutaj do rozwiązania w naszej gminie. Mam tu na myśli obiekty użyteczności publicznej w pierwszej kolejności, które powinny być przystosowane do takich, dla takich osób. I jednym z punktów, które umieściłem w swojej ulotce wyborczej jako sygnalizację, było na przykład poprawienie wejścia dla osób niepełnosprawnych do Nowotomyskiego Ośrodka Kultury poprzez zamontowanie windy zewnętrznej i remont schodów generalnie, bo on też wymaga. Ale tutaj nie tylko w tym obiekcie, bo również do urzędu, bo jest na chwilę obecną tylko podjazd zrobiony. Co prawda jest przycisk, który należy przycisnąć, wyjdzie pracownik, wprowadzi, ale tutaj też widziałbym możliwości poprawy i generalnie, jeżeli mogę tak rozszerzyć, jeszcze też dla tych osób niepełnosprawnych w samym mieście. Są miejsca, w których nie można wózkiem przejechać z jednej strony na drugą. Należałoby obniżyć progi. Tutaj też w tym kierunku chciałbym zadziałać, jak również, to rozszerzę troszeczkę, chodzi o chodniki, ścieżki, te już, co wspominałem, w środku miasta, żeby były przewidziane zarówno dla osób poruszających się pieszo, jak i rowerzystów, jak oraz tak zwane w tych miejscach, w których może być kontrpasy, czyli poruszanie się w jednym kierunku pojazdu i rowerzystów po asfalcie, ale pod warunkiem, to już też podkreślałem w jednym ze spotkań, przy założeniu, że przeorganizuje cały ruch w mieście, łącznie ze znakami, inżynier ruchu. Bo to musi być zrobione specjalistycznie, żeby nie było później zarzutu, że jest coś zrobione nie tak. Dziękujemy bardzo. A teraz swoich konkurentów przepytywać będzie urzędujący burmistrz Nowego Tomyśla, pan Henryk Helwing. Ponieważ i do dnia dzisiejszego, i dziś, i pewnie jeszcze w dniach następnych sporo pytań padnie, ja zrezygnuję z zadawania pytań, dziękując za możliwość spotkania dzisiaj tutaj, wykorzystując jeszcze chwilę wolną tych dwóch minut, podziękuję Państwu wszystkim, którzy zechcieli zasiąść i dzisiaj być z nami i jednocześnie zachęcić do tego, aby w dniu 16 listopada wyjść z domów, przespacerować się do urn wyborczych i zwyczajnie dokonać świadomego wyboru jednego z nas, który dzięki wyborowi będzie miał szansę dowodzić gminą przez kolejne 4 lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Lub pana Jana Finko. Właśnie to chciałem dodać. Oczywiście, tak jak Państwu mówiłem, wśród nas nie ma dzisiaj pana Jana Klimko. Nie mógł przyjść, nie jest z nami dzisiaj tutaj, nie uczestniczy w tej debacie i oczywiście jest jednym z kandydatów na urząd burmistrza Nowego Tomyśla, pan Henryk Helwing. Czy pan Tomasz Kuczyński ma pytania do swoich konkurentów? Tak. Bardzo proszę. Tak jest, korzystając z okazji. Kto pierwszy? W kolejności zacznę. Pan Piotr Szymkowiak, tak? Po kolei bardzo polecimy. Proszę. Mam pytanie krótkie, bo wiele pytań tu już padło w sumie i te pytania, które można by sobie przygotować, zostały odpowiedziane, ale nasuwają mi się inne pytania i dlatego zapytam. Ja nie należę do żadnej partii politycznej. Ty wiem, że należysz do partii politycznej. Powiedz mi, czy to ci pomaga, czy to ci przeszkadza, czy będziesz w przyszłości korzystał z partii politycznej, w sensie tym, jakbyś siedział na urzędzie. Piotr Szymkowiak, bardzo proszę, panie Piotrze. Przepraszam bardzo. Nie oceniałbym tego w kategorii, czy to pomaga, czy przeszkadza. Po prostu zdecydowałem się na kandydowanie jako jedyny z ogólnopolskiej partii politycznej, z Platformy Obywatelskiej, dlatego że w niej udzielam się od około 8 lat i stwierdziłem, że no nie ma się co wypierać swoich predyspozycji politycznych, preferencji politycznych. Czy to zaszkodzi, czy pomoże? Okaże się po wyborach. A do drugiej części pytania, czy będę korzystał. No i tutaj ktoś może powiedzieć, że to może zaszkodzić. Ja uważam właśnie wręcz przeciwnie, że te znajomości i te osoby, które znam z tytułu pełnienia pewnych funkcji zarówno w samorządzie wojewódzkim, jak i w kraju, powinny pomóc w realizowaniu tych zadań, bo wiadomo, że ci, którzy są na tym szczeblu administracyjnym wyżej, jeżeli mają pomóc komuś tutaj na dole u nas, no to najpierw
najpierw pytanie, a kto tam u was rządzi. Także... Myśli pan, że tak w Polsce jest, że pyta, kto tam na dole rządzi? Myślę, że tak. Bo jak nie nasi, to będzie kłopot? Myślę, że tak jest. Jest to niepopularne, ale ja jestem osobą, która woli powiedzieć prawdę i tak uważam, że tak to się dzieje. A jeżeli chodzi o same wybory i tak dalej, to wbrew pozorom jest nawet gorzej, bo stowarzyszenia czy różne organizacje, które wystawiły kandydatów tutaj u nas, mają zupełnie inną drogę przejścia formalną, którą my musimy przechodzić. To już nie będę tutaj opowiadał, to jest katorżnicza droga, żeby spełnić wszystkie formalne rzeczy, żeby było wszystko zgodnie z przepisami. Także taka jest moja odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Tomaszu, kto następny? Po kolei. Pan Włodzimierz Hibner. Tak jest. Pytanie krótkie. Wiemy, że kandyduje pan na funkcję burmistrza. Czy kiedykolwiek, bo wiem, że nie pochodzi pan z Nowego Tomyśla, czy może w innych strukturach, czy w innym mieście kandydował pan kiedykolwiek na radnego? I uzupełnienie w tym momencie, która rada bardziej pana interesuje, bo jest pan pracownikiem powiatowym, czy rada powiatowa, czy rada miejska, bo którą bardziej pan śledzi? Z racji pełnionej funkcji powiatowego rzecznika konsumentów, no to jestem skazany na kandydowanie do Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu i od co najmniej 2 lat uczestniczę, nie we wszystkich sesjach, ale zdarzało mi się, jeżeli był temat wrażliwy społecznie, przychodzili do mnie ludzie, prosili o pomoc, była akcja zastopowania dzikiej prywatyzacji przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Nie bałem się wystąpić publicznie, przedstawić swoje racje, argumenty prawne. Także uważam, że nie jestem kandydatem, który budzi się 3-4 miesiące przed wyborami, ale potrafię zająć głos, potrafię przedstawić swoje racje. Być może nie do końca mogą się inni z tym zgadzać, mogę się mylić. Natomiast faktycznie pochodzę z Wolsztyna, natomiast już od 7, prawie 8 lat pracuję tutaj. Mieszkam tutaj, mam mieszkanie na północy i znam problemy. Moja rodzina stąd pochodzi niejako. Także czuję się związany z Nowym Tomyślem i znam problemy ludzi. Przychodzi do mnie naprawdę bardzo dużo osób, dzielą się różnymi problemami i wydaje mi się, że jeżeli można im pomóc, a jest dobry klimat, proszę Państwa, żeby zmienić to, co w ostatnich latach się działo. Część ludzi nie szło na wybory, dlatego że twierdziło, że nie ma dobrych kandydatów. Obecnie mamy 6, więc również zachęcam, żebyście Państwo poszli i wybrali swojego kandydata. Rozumiem, że pan Marcin Brambo... Nie, jeszcze nie odpowiedział tak? Pan na pierwszą część. Kiedykolwiek kandydował pan do radnego? Tak, to było już bodajże około 16 lat temu, ale to było kiedyś w Olsztynie, jako niezrzeszony startowałem. Czy ta odpowiedź pana satysfakcjonuje? Tak, tak, tak. Czyli rozumiem, że pan Marcin Brambor. Tak. Bardzo proszę. Też podobne pytanie, bo też wiemy, że kolega się tam udzielał w innej gminie. Czy tam kandydował na stanowisko, nie na stanowisko, tylko wie, że przymiarki były, ale czy w ogóle na radnego, to jest pierwsza część. A druga, że wiele, i wiem, że tu kolega jest specjalistą, można by powiedzieć, od funduszu sołeckiego. Czy pomysł jest też również na jakiś fundusz miejski? Już tłumaczę. Analogicznie, sołecki, miejski. To znaczy tak, zacznę od pierwszego pytania. Miałem taki epizod w swoim życiu, gdzie rok po zawarciu związku małżeńskiego faktycznie mieszkałem w gminie Lwówek. To był rok. Później wróciłem ze względów zarówno i finansowych, i związanych z dalszą edukacją do Nowego Tomyśla. To był krótki epizod. Tam zamieszkując, między innymi z grupą mieszkańców założyłem stowarzyszenie, nasze sołectwo we Wodosłowie, gdzie między innymi widząc te problemy wsi, starałem się o to, aby między innymi taki fundusz tam powstał. Nie kandydowałem tam do Rady Miejskiej, bo ja tam nie byłem nigdy zameldowany. Zawsze byłem zameldowany tutaj na terenie Nowego Tomyśla, więc nawet nie miałem takich możliwości. Nie kandydowałem, natomiast brałem udział w wyborach 4 lata temu, wspierając innego kandydata na burmistrza, innych radnych, pomagałem im organizować kampanię, wspierałem ich również merytorycznie. Jeżeli chodzi o fundusz miejski, fundusz sołecki. Fundusz sołecki powstał na podstawie ustawy o funduszu sołeckim. Nie mamy funduszu miejskiego. Ten fundusz sołecki polega na wyodrębnieniu środków z budżetu gminy na fundusz sołecki. Obecnie nie ma instrumentu prawnego, takiego jak ta ustawa, aby taki fundusz miejski wprowadzić. Tu ma miejsce finansowanie typowe z budżetu gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy panie Marcinie. Jeszcze pan Henryk Herbing. Tak, mam jedno pytanie do pana burmistrza. A nawet w sumie prośba, czy jest możliwość, bo wiele powiedzieliśmy na temat udrożnienia drogi kolejowej.
Mówiliśmy o wiadukcie, można mówić o tunelu, można o wszystkim mówić, mówiliśmy o alternatywnym przejeździe, ale ja bym miał prośbę, czy pokłoniłby się Pan nad tym moim pomysłem, który ja powiedziałem i przez ostatnie wszystkie debaty, które się odbywały w terenie, żeby obniżyć to rondo kolejowe. Jest to niewielki koszt, a jest to, chodzi o bezpieczeństwo. Ja po raz kolejny zaznaczam bezpieczeństwo. Rozumiem, że dlatego, chodzi Panu o to, że kierowca wjeżdżający na rondo nie widzi, co się dzieje za rondem. Wjeżdżając przed rondem widziały, co się dzieje za rondem. Jest to na dzień dzisiejszy dla samochodów osobowych masakra. Nie widzimy absolutnie, jesteśmy użytkownikami samochodów i wjeżdżamy. I możemy psioczyć i wyzywać, po co on tam wjechał. Padło pytanie, pan wjechał. Henryk Helwing. Bardzo tak. Proszę, panie burmistrzu. Czy pan się pokłoni nad obniżeniem? No jest pytanie i na to pytanie trzeba znaleźć odpowiedź. Odpowiedzi na pewno udzieli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo on jest właścicielem tego ronda. Bo to się znajduje w drodze, która należy do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zapytam i odpowiem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, dobiegliśmy do mety. To już koniec naszej dzisiejszej przedwyborczej debaty. Dziękuję, że Państwo byliście dzisiaj z nami. Dziękuję też naszym gościom. Dziękuję panu Henrykowi Helwingowi. Dziękuję bardzo. Panu Marcinowi Bramborowi. Dziękuję. Panu Włodzimierzowi Hibnerowi. Dziękuję za uwagę. Panu Tomaszowi Kuczyńskiemu. Dziękuję bardzo. I panu Piotrowi Szymkowiakowi. Dziękuję bardzo. Nie było niestety z nami pana Jana Klimko. Mam nadzieję, że ta debata, że ta rozmowa, że to przepytanie naszych kandydatów na wszystkie możliwe sposoby pomogą państwu w dokonaniu właściwego wyboru. Przypomnę, że wybory już w niedzielę. Kłaniam się państwu nisko. Krzysztof Sadowski. Do zobaczenia.